I go! Jesteśmy. Jesteśmy na żywo, jak co czwartek, prosto z Rap News Live Studio, miejsca, w którym dzieje się polski rap. Przed państwem Rubaszna Adma. Buńczuczny Maciej i w ogóle jaka jakość jest. Mamy nową kamerę, jesteśmy tacy piękni, jeszcze lepiej widać zmarszki. Jeżeli by nam się rozsynchronizował obraz z dźwiękiem, dajcie nam znać na czacie, bo ogarniamy tą nowoczesną technologię. No i co? Dzisiaj naprawdę będzie gruby live, będzie dużo rapowania, wjeżdża Szamka z Gringo, mamy partnera Green Out Olejki. Czy ty, Ada, jesteś gotowa na to, co tu się będzie działo? Jestem. Wypoczywałam, już od czerwcówki wypoczywałam, szykując się. Sztos. No to lecimy! Jesteśmy w pełnym składzie. Czy wy byliście przygotowani? Właśnie. Na to, co dzisiaj jest tutaj w Rap Newsie, co się będzie działo? Jest z nami Step Armia, zróbcie hało! Yo! Słuchajcie, objaśniam zasady tego programu dla naszych widzów i dla naszych gości. Najpierw powiem, że zajebiście, że przyjechaliście wszyscy, bardzo wam dziękujemy. Zasady programu są takie, to nie jest wywiad, robimy podcast, luźną rozmowę. Będę sprawdzał czat, będę zadawał pytania z czatu. Będziecie mogli widzowie do nas zadzwonić, zadać pytania naszym widzom. Porozmawiamy sobie z godzinkę, może dłużej, później będzie sekcja rapowana, jam w Rap News Live Studio, chyba z 4 czy nawet 5 numerów, więc naprawdę będzie grubo, a później już się pożegnamy z wami na live i będziemy nagrywać Oceń Wersy. Wy zadajecie pytania, możecie do nas dzwonić, numer włączymy niebawem. No będzie i pierwsze, tak, będzie się wyświetlać na dole. No i pierwsze pytanie do was, panowie, komu, któremu majstrowi dziękować, że wam dał dzisiaj wszystkim wolne na budowie i że wszyscy tu jesteście. To tam na Dworską 3 trzeba dzwonić. Tak jest, no. Słuchajcie, jest z nami Epis, Kafar, Dawid Obserwator, Dedis i Intrus. Na pewno znacie wszyscy te ksywki. Sicarios z nami nie ma, ale wiem, że są widzowie. Fajnie, że jesteście z nami i tak spamujecie na czacie. Pamiętajcie zostawiać łapki w górę, subskrybować kanał. Im więcej dajecie komentarzy, tym większy mamy zasięg, więc bardzo, bardzo wam dziękujemy wszystkim na czacie, że tak ochoczo i z taką energią komentujecie tego live'a. Yo! 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 Dobra, odjebałem! Wszystko... Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. Powiedziałeś wszystko, bo jak z karabinu, chyba na jednym oddechu to zrobiłeś. Trochę tak, no. Dobrze, słuchajcie, może zacznijmy od bardzo prostej kwestii. Byliście już w sensie, nie wiem, może wczoraj w Warszawie, czy dopiero dzisiaj wszyscy przyjechaliście? Znaczy poza Kafarem, bo ty jesteś na stałe. Taki składak wyszedł, nie? No składak, wszyscy dzisiaj dojechaliśmy. No. Intruzik wczoraj doleciał do mnie, do rodzimego miasta, do Bytomia. Tak, tak. Dawidek z Wałbrzycha dzisiaj bezpośrednio. Ja musiałem sobie wolę na budowie załatwić, że dopiero dzisiaj. W sumie ja też przez dwa tygodnie cement mieszałem, nie? Ja wziąłem bezpłatny. A jeszcze taką ważną rzecz, nie ma z nami dwóch zawodników, Śliwy i Winciego. Serdecznie pozdrawiamy chłopaki. Tak, z tego miejsca was pozdrawiamy, chłopaki, serdecznie. Tak? Zdrówka, tak, mordy. Pozdrówki. Oni niestety dzisiaj wolnego na budowie nie dostali. Ktoś za zresztą za prawę usiłuje. Ale ducha z nami są. Okej, okay, a jak tam w ogóle droga, bo ja miałam taki jeden rok, że bardzo często jeździłam właśnie na trasy tam z południa Polski do Warszawy i była cały czas przebudowa drogi, mnie to strasznie irytowało. Ona się nie zmieniła, nic się nie zmieniło, jest dramat ciężki, nie? I nadal się jedzie tym takim betonowym tunelem, bo to zawsze dla mnie nocą szczególnie, tunelem? Jak wracałam. Tak, że wiecie, beton po prawej, beton po lewej. Tak, jeszcze ograniczenia doszły. Dedis, pochwal się, ile już mandatów zgarnąłeś. Mam 3 mandaty, nie? Przez to z tej trasy. Chyba odcinek płatny, nie? Jak wjeżdżasz na odcinek płatny, to dopiero na jakimś tam kilometrze wyjeżdżasz z niego, nie? No tak, ale mówisz o tej trasie tam między Katowice... Piotrów, Trybunalski, Częstochowa i tak dalej. Okej, okay. Mhm. To ja to staram się. Ja może powiem, najgorzej ze 100 km stacji benzynowej. Ja może powiem tak, nie? Dostałem od was w czerwcu tamtego roku przed premierą płyty zaproszenie.
I się z tego wycofałem tydzień przed, bo miałem dość tej kurwa trasy. O Jezu, dobra. Naprawdę. Bęk, no. Czy polskie drogi nie sprzyjają w takim razie przemieszczaniu się? Nie, no tylko ta droga na Warszawę, no kurczę. Ale ja was tylko pocieszę jedną rzeczą. Chcę wam powiedzieć, że mimo, że ja... Dobra, wszyscy, co nas oglądają na bieżąco, to wiedzą i ci wy zawsze z tego historię śmieją. Admy, tak, słuchajcie. Ja zawsze to mówię, ale ja jestem ze wschodu Polski z Chełma i jeden jest tylko plus tego wszystkiego. Nagle się okazuje, że z południa Polski, słuchajcie, jedzie się szybciej niż ze wschodu Polski. Tam już w ogóle był taki czas, że nie było dobrej drogi, teraz już to się poprawiło. I ja się po prostu śmiałam, że jak to jest możliwe, że o wiele większa, tak, długość trasy, a jedzie się o wiele szybciej nawet z tymi przebudowami, tak do 5 godzin, a my tu czasami jechaliśmy dużo, dużo dłużej, bo po prostu nie było żadnych ekspresówek, tylko cały czas albo jakieś regionalne, albo teren zabudowany. Więc to tak na osłonę. Adma, spytaj się chłopaków, czy wiedzą, gdzie jest wschód i zachód, nie? Przez południe. No, to nam wystarczy. Ja cię. Okej. Okay. Na budowie robimy, nie? Przerzucamy ciężki przekaz. Na budowie nas o to nie pytają. Nie, nie, no. Dobra. Nie, dobra. Tu utnę to, bo to jest bez sensu. Bez sensu, żebyśmy... Po prostu my nieprzyjemne kwestie potrafimy zamienić w żart i mamy do tego dystans. Pozdrawiamy wszystkich normalnych, trzymajcie się. Tych, którzy są z nami. Brrrr, Żyty. Nana. Dobra. Ale, dziękujemy, tak? Ale jak byliśmy w takim razie przy tych zwolnieniach i mówiliście urlopy na żądanie i tak dalej, to my tu mamy tak ładnie wynotowane EPIS. Tak. Twój tata rządził kopalnią. Tak, rządził kopalnią. I że też mamy tutaj taki zapisek, że natomiast Dedis nadal pracuje w kopalni. Ja. No, niestety jeszcze i teraz chłopcy, ja to powiem po śląsku, Jorzek słyszał, że ten twój fater i ty robicie na grubie. Ja jebie. Jebiecie szychty. Ja. Właśnie zawsze jak ktoś, Kazik kiedyś powiedział, zapytany, że to bardzo ciężka praca bycie artystą, i on powiedział, ciężka praca to jest na kopalni. I tak mi to kurwa zajebiście utkwiło, jak mi ktoś mówi, że tam ciężkiej pracy nagrywaliśmy album przez pół roku, zawsze mam w głowie, hopie, jedź se na dół, tam masz ciężko robota, nie? No ale coś możecie nam opowiedzieć o tym więcej, jak wiesz ta praca... Co, no? Jeśli chodzi o zawód rapera, no to na pewno każdy raper musi się jakoś napracować, też się poci na tej scenie, w kabinie, w studio, wszędzie, pisząc teksty, ale jeśli chcesz się naprawdę spocić, to zapraszam, 865 metrów pod ziemią. I co, zjeżdżasz tam, tak? Tak, no coś w stylu, nie, powiem troszeczkę, ale są niektóre kopalnie, w których się schodzi, a nawet zjeżdża autem, także spoko. Ja akurat zjeżdżam tą przysłowiową windą, żeby wam to lepiej powiedzieć, fachowo u nas na Śląsku się to mówi szola. Ja. No i zjeżdżasz 865 metrów pod ziemię, no i gdzieś tam na przykład dochodzisz z buta, czyli na nogach, załóżmy 40 minut idziesz i dopiero jesteś na miejscu pracy, pracujesz tam 5 godzin i wracasz z na nogach drugie 40 minut, żeby wyjechać tą szolą z powrotem. Właśnie, ile się jedzie tą szolą do góry? O, 30 sekund na pewno zjeżdżasz, no. Okej. Nie powiem ci dokładnie ile tam, ale z 30 sekund na pewno, nie? Czy EPIS twój świętej pamięci ojciec jakąś taką tradycję macie też w rodzinie tej kopalni, jak to u was? To znaczy, ja ci powiem tak, bo niektórzy na pewno... Niektórzy... No, ja w ogóle mam urodziny w Barburkę. Tak się trafiło moje rodzinie. Kurwa, to tam lepiej się nie mogło trafić! To znaczy, ja powiem tylko tak, że... jak ja się rodziłem, to ojca nie było na żadnym porodzie, nie? No święto górnika. Znaczy, to ja znaczy powiem tak, praca górnika... Kurwa, to ty miałeś zawsze zjebane urodziny! Praca górnika jest ciężka, nie? Ale w życiu jest coś takiego, że jak coś się lubi, to nawet dla niego ta ciężka rzecz staje się tak naprawdę w jakiś sposób przyjemna, nie? I mój ojciec był związany z kopalnią na Śląsku od 18 roku życia i też na emeryturę poszedł 10 lat później, bo nie umiał się po prostu z nią tak naprawdę rozwiązać, nie? A no, też przyjechał na Śląsk i tak ja tu nawijam w jednym kawałku, zaczynał od kilofa tak naprawdę, przez wszystkie szczeble. No i tam doszedł na samą górę prawie wentylacji. I powiem ci jedną rzecz, jaka jest miła. Niedawno kręciliśmy klip na terenie byłej kopalni Kawuka Centrum, nie było płotów, biliśmy tam. Podbiła okay. Jak wy tu możecie chodzić, nie? Ja mówię, no tutaj kręcimy klip i tak dalej. Ja mówię, znał pan Łukomskiego. No i fajnie, jak ochroniarze mówią dobre słowa o człowieku, nie? Że pracowali z nim kiedyś i tak dalej, nie? No to jest miłe, no. No, ale to tak jak mówię, on po prostu go ludzie w naszym żargonie propsowali, bo on się z kopalnią nie umiał pożegnać i on wszystkich kurwa szanował, nie? Obojętnie na jakim stopniu byli. Kurde, no to jest... To też jeszcze powiem taką ciekawą rzecz, no bo on tam gdzieś w kopalni, w karierze doszedł do prawie do przedostatniego szczebla. Pokrzyżował mu to też to wypadek, miał tam wypadek ciężki z moim
wujkiem, byli wciągnięci pod tira i tak dalej. No i lekarz mu powiedział, proszę pana, śruby w nogach, może pan się z tym pożegnać. I on przysłowiowo powiedział, nie wierzył w co biały fartuch gada, nie? Wrócił na studia, zaczął od początku, skończyło się z dwoma tytułami i... No i tyle, nie? Jest jakaś taka po prostu w życiu... To jest mój wzór, o. Jakbym miał pytać o idola, to mój świętej pamięci ojciec jest moim idolem i w sumie doceniłem to gdzieś tak 3 lata przed jego śmiercią, nie? Piękna bo jak człowiek sprawa. Kiedyś był nieogarnięty i robił pod górę rodzicom, to jego nie doceniał, nie? No. Piękna sprawa, piękna trochę przymuliliśmy, ale takie nie, rzeczy są potrzebne ludziom. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Czekaj! To nie, teraz nie, pytanie... Ale jesteś z niego dumny? No jasne, że tak, krótko na temat. Trzeba było się spytać od razu. Ale wtedy byłoby za krótko, a wydaje mi się, że też wasi słuchacze chcą tą taką trochę prywatną stronę was i taką twarz, tak, prawdziwą zobaczyć, nie tylko to, co przekazujecie w utworach, chociaż tam oczywiście też pokazujecie swoją prawdziwą twarz, żebyśmy się od razu doprecyzuje, żebyśmy się od razu tak. Nie było jakichś niedomówień. Dedis, czy ciebie męczą? Tam na dole zjeżdżasz, a tam ty weź coś zarapuj, hopie. To. I właśnie to jest najgorsze, bo tam niektórzy ludzie tego nie kumają po prostu, tam są też takie starsze dziadki. Wiadomo, hopy. Jest mniej młodzieży oczywiście, nie wiesz o co chodzi. No. Ty byku, może coś zarapujesz? A jak tam? Wiesz o co chodzi? I takie pytania męczą, nie? No bo oni w ogóle nie wiedzą, z czym to się je. Na przykład mówię, że jadę gdzieś na teledysk albo coś, to oni tam, wiesz, troszeczkę się podśmiewują, nie? Szydercie. Idzie se znowu pośpiewać, idzie se porapować coś tam. No ja, no ja. Na czym to polega, to też byś się zdziwił, nie? No, no wiadomo, wiadomo. Takie głupoty ci w głowie! Takie głupoty ci w głowie, nie? Nie oszukujmy się, że żeby dojść do takiego poziomu, jak niektórzy z nas są i jesteśmy tutaj, to każdy musiał gdzieś prowadzić jakieś kiedyś życie zawodowe tak naprawdę. No chyba, że niektórzy szli po prostu hardkorem, ulicą i tak dalej, nie? I nie podjęli nigdy pracy. Ale to jest to, co Dedis mówi. Często było takie szydercze zapytanie, jak ja też przez lata pracowałem jako spawacz. Z wytwórni dzwonili, krzyczą tam z hali z tyłu, nie? No. Ja mówię, jeszcze nie, ale zadzwonią. Mm-hmm. Ja mówię, nie muszą dzwonić, sam się postaram o to. Ja na przykład miałem taką sytuację, że jeszcze ostatnio nie pracowałem na dachach, robiłem koperty i kurwa pierwszy, kto do mnie zadzwonił, to kafar. Wtedy byłem w szoku, tak? Prawie z dachu spadłem. Tak jest, jeszcze przed, cztery łapy. Tak, no, jeszcze przed całą wytwórnią, przed wszystkim. Też miła sytuacja, nie? To opowiedz, jak wyglądał ten telefon. No opowiem. No. Co, jak telefon? No tak pewnie. Wyglądał, że było prawie 40 stopni na tym dachu i siedzę na samej górze. Nagle dzwoni telefon i mówi, siema, wiesz co mówi? A ja, no nie. O, kafar Elo Dix. Szefie, trzymaj mnie, nie? Farmazen, ja tak nie mówię. To i mniej więcej tak w skrócie, o, nie? O, jesteś, siema, cześć. Siema. No, no dobra, no i co dalej? No, 40 stopni na dachu, powiedział kafar Elo Dix i co dalej? I zaczęliśmy tam współpracę po prostu, no, takimi małymi kroczkami i zobaczcie, gdzie jest Intruz. No. Tak naprawdę tak krótkim czasie, także wiesz, tak samo Intruz, tak samo Dedis, wiesz, wszyscy są jakimś takim przykładem, gdzie można dojść tą pracą. Tak w sumie tak kafar był jako pierwszy, który gdzieś tam do takiego dzieciaka, którego no gdzieś tam usłyszeli, odezwał się i na przykład zaprosił na płytkę, gdzie na, tak naprawdę nie wiedział, co go może czekać na tej tata. Płycie, nie? No. Tatę mamy. Tak, tak samo przyczynił się głównie kafar do powstania numeru Przystanek, który napisałem, bo on mnie zainspirował do tematu i to jakoś poszła droga, nie? Taka to jest ta ciekawa historia. Kafar, tobie to podziemie to chyba pomnik jakiś zbuduje kiedyś, tak widzę. Znaczy już teraz nie podziemie, ale... Wystarczy dojść szkolą. Ale wiesz co, w tym coś tkwi, bo naprawdę kafar, on tak wyciąga rękę do młodych graczy, bo sam jestem tego świadkiem, że to jest pierwszy mainstreamowy gościu, który wiesz, zgodził się gdzieś na fit, zgodził się gdzieś kurde nagrać z nami teledysk. Też jak byłem jeszcze poprzednie wytwórni District Area, no to właśnie to był pierwszy taki mainstreamowy raper, który się zgodził po prostu na dogranie fita i zrobienie teledysku i to było bez najmniejszego problemu, nie? Także ja go nazywam moim tatem, tatę rapu, to jest mój tatę i do niego się tak zawsze zwracam. Parę tygodni temu właśnie naszym gościem był Kafar i też rozmawialiśmy z nim o tym, jak pomaga młodym artystom i teraz widzicie, nasi drodzy słuchacze, możecie posłuchać tych historii z drugiej strony. Więc tutaj myślę, też przypominajka, fajna klamra taka. Świetna klamra i przypominajka, o co chodzi. Hot 16 Challenge 2, Kafar był raperem, który nominował całe podziemie i naprawdę tak. Uważam, że wtedy ta akcja się tak mocno wylała na tych, którzy prawidłnie czekali na nominację, może i nie dostali, bo ta nitka jakoś sobie tam często idzie po znajomych. No i jak Kafar to odpalił, to nagle jeb, no a Rap News, skrzynkę, redakcja małpa rapnews.pl, po prostu milion wiadomości, że nagrałem Hot 16. Swoją drogą, jeśli oglądacie nas, raperzy, zapraszamy,
możemy jakąś promocję wam zrobić, więc czyli odzywajcie się. Kolor razy dwa. Tak, ale redakcja to od razu, ja cię zapytam, Dedis, jak długo w takim razie czekałeś na tę zwrotkę, bo Kafar mówił, że niektórzy z Neti 2 lata czekają, bo jest tak zapracowany. Ja też bym chciał wspomnieć o tym temacie. To mów, to mów, to mów, to mów. Wiesz co, troszeczkę chyba się naczekałem na tą zwrotkę, ale ją dostałem i to jest najważniejsze, że nie poleciał, że tak powiem brzydko, nie poleciał w chuja, nie? Dograł tą zwrotkę, naprawdę. A niektórzy są tacy... No jak ja go zapraszałem, to usłyszałem, czekaj mordeczko, czekaj mordeczko, nie patrz do kawałka. I czeka, nawet. I czeka do dzisiaj. Nie, świruję. Powiedziałem mu tak, no nie musi ciebie być ostatecznie. Ciul, na drugi dzień zwrotka była. Ale Epis jest najgorszy, bo Epis pisze, nie w 15 minut, masz zwrotkę za... Okej. Przerabuję ci jeszcze przez telefon. Ale tylko jak są dobre bity. Do studia i masz zwrotkę, to jest ekspresowo. Tak? Ekspresowo, dobra, a Intrus, mówisz, że jeszcze ty masz jakąś anegdotkę odnośnie czekania tak, na zwrotkę bo Kafara. Pamiętam, jak dostał mój numer przystanek, to było, że dawno nie dostał tak dobrego numeru, że pierwszy raz... Ale musisz i tak czekać. Nie, było pierwszy raz czekać, że się obawia, że jego zwrotka nie będzie słabsza, ale i potem i tak dodał, że i tak jest pewny swojej. No, to tyle. Dobrze, dziękujemy bardzo. To drążymy dalej. Znaczy ja już mam kolejny temat. Ja mam już kolejny temat. Dajesz, Ada, dajesz. Szpilki teraz. Dobra, nie, słuchajcie. Nie, ja zawsze jestem raczej za tym, żeby wykorzystywać te właśnie nasze spotkania w Rocknie się z różnymi artystami na zadawanie pytań właśnie tak nie do końca oczywistych, ale też takich na przykład, co bardziej by kobiety były tam zainteresowane na przykład, czyli taka strona bardziej emocjonalna. I moje pytanie do was, bo powiedzieliście, że Kafar taki tatę i ja płynnie od razu do tego przejdę. Słuchajcie, kto z was już ma dzieciaki swoje? Ja jeszcze nie mam dzieci, ale na pewno mam taką miłość, że w przyszłości ta miłość stworzy dzieciaki. Ja wychowuję dziecko. Właśnie. I znaczy ja mam to zapisane, ale chciałam tak płynnie nawiązać. I słuchaj, ty w kawałku... To zależy, jak sformułujesz pytanie teraz. Dobra, to słuchaj, najwyżej powiesz, że bardzo to jest ważne, jak to zrobisz. Tak? Wiem. Najwyżej po prostu powiesz, że mi nie odpowiesz. I tak, chciałabym się ciebie zapytać, bo też w twoich utworach jakby pojawiają się mocne wersy w stosunku do twojego ojca. A jakim ty chciałbyś być ojcem dla swojego dziecka? Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu chciałbym być najlepszym na świecie ojcem. Na pewno chciałbym być przyjacielem i może nie od razu dawać mu wszystko to, czego ja nie miałem, tylko chciałbym go nauczyć bardziej, jak to wszystko zdobyć. Czyli jak ma na to zapracować. Tak, tak, to jest najważniejsze. Nie dać mu marchewki, tylko wędkę. Tak, tak, dokładnie. W sensie ryby. No tak. Nie, mówi się marchewki, bo marchewka jest jakże osioł, są różne anegdoty, wytwórnie, ale też się... Wytwórnie marchewki na kijach wieszają. No ale kijek. To nadal wędkę, to jest skrót dobrze, myślowy. Bo gorsza to jest ta, kiedy się zawiesi komuś, kurwa, na kijku marchewkę i... No i musi, wiesz jak, gonić ją, nie? Na pewno bym chciał, żeby się uśmiechał i nie słuchał smutnych rapów, ani moich. Co mu taką playlistę wyselekcjonujesz tam? Dlatego staram się gdzieś tam na każdej płycie, mam taką zasadę, że na każdej płycie musi się pojawić jeden numer dla najmłodszych. Zawsze. Dla najmłodszych dzieciaków musi być na każdej. Jak się nazywa ten numer, który nagrałeś? Teraz na najnowszej Doktor Ząbek, tak. Okej, okay, a ten poprzedni, który ja mogłem słyszeć? Ufolutki. Ufolutki, tak. Dokładnie, no. Znaczy, jesteś chyba pierwszym raperem, który akurat formułuje swoją muzykę też w kierunku do tych młodszych słuchaczy. No ja też tak, oni też przecież potrzebują kogoś posłuchać. Mamy nie zawsze posłucha dziecko ojca, zawsze coś wymyśli. Nie zawsze jest tak, że dziecko słucha, kogoś musi, nie? Mhm. No. Znaczy, powiem wam też, że spotykam się z tym, tak, jak tam rozmawiam z niektórymi raperami, że ich też właśnie pogląd na muzykę, na rap zmienił się po pojawieniu się potomstwa, że na przykład właśnie bardziej chcą, żeby w tych tekstach już nie mówić o narkotykach, nie mówić o pijaństwie, nie mówić nudy. O jakichś pewnie, że tak, no. rzeczach dobra, związanych dobra, no. z chamskimi tekstami w stosunku do kobiet, Maciej Siwy Dym, no, nie ukrywajmy, tylko zawsze żeby się... też właśnie tam się pojawiały takie treści, no pro jakby no. miłość, pro społeczne i tak dalej. No więc... Ja mogę. No, jasne. Znaczy wiesz, to trzeba mówić o takich rzeczach jak narkotyki, jak przemoc i tak dalej, tylko tak. że może właśnie w innym jakby wymiarze. Można te dzieciaki jakoś ostrzegać przed tym, a no kiedyś może nie było to gloryfikowane, ale no żyliśmy jak żyliśmy, tak? To i rap wyciąga z tej patologii, a dzieciaki tu już ciągną za uszy. Jeśli masz dzieciaka i dalej płyniesz, no to życzę powodzenia. To najgorzej. No bo to jest, wiesz, to dajesz przykład, więc
no dzieciaki ciągną za uszy do góry, także... No nie tylko dzieciaki uważają, że ogólnie jak się pojawia w życiu kobieta, dziecko, tak, to miłość, tak, to w ogóle życie nabiera jakichś tam kolorów już powoli, nie? Już. Się, wiesz, to są takie etapy w życiu, że nie wiem jak reszta miała, ale powiedzmy za mało lata pamiętam te pierwsze miłości w cudzysłowie, które kończyły się po 2-3 miesiącach. Albo dniach. Albo wiesz, ale nie, ja mówię o takich powiedzmy... Poważnych 2-3 miesiące. Pół roku to już... A później było, żeby zapomnieć, było, nie wiem, melanżu. Później było, żeby zapomnieć, było melanżu pół roku. No i była kolejna niby miłość i tak dalej. Także jak się pojawia ta prawdziwa, ta jedyna, to też zmienia się wszystko tak naprawdę. Dokładnie. Znaczy ja dodam jeszcze jedną taką rzecz. No ja dzieci nie mam, ale wydaje mi się po prostu, że intruz i my w przyszłości jako rodzice jesteśmy wyczuleni na niektóre zachowania, bo na przykład ja żałuję, że moi rodzice w pewnym momencie nie umieli dostrzec tego, co się ogólnie dzieje, nie? Bo ja potrafiłem strasznie manipulować, oszukiwać i tyle, nie? Wydaje mi się, że mnie moje dziecko by nie oszukało, nie? Jeżeli ktoś za przeproszeniem przeruchał ten temat od A do Z, skończył na dnie, wyszedł do góry, no to... Filtr. Mamy filtr w oczach, po prostu, nie? Dzieciaki będą mieć ciężko, naprawdę. No, twój na pewno, raczej. To słuchajcie, mam nadzieję, że się spotkamy w takim razie, jak wasze dzieciaki będą już w tym nastoletnim wieku i zobaczymy wtedy, jak wasze prognozy i w którą stronę się sprawdziły. To myślę, że też będzie ciekawe. Tak. Jeśli wtedy będziemy jeszcze w Rap News Studio, to zrobimy sobie porównanie. Czy pamiętacie, jak mówiliście i co z tego udało się zrealizować, prawda? Jeszcze. A jeszcze chciałeś coś tak, dodać? Tak, chciałem na koniec dodać, że tak, na koniec wszyscy zostaniemy wędkarzami lub rybakami, kurwa. Ale to by nie było głupie, takie piweczko i wszyscy aż do parwia na łódce, czaisz? No, powiem wam, niezły pomysł. Teraz jeszcze lato jest, to niektórym tym bardziej w to graj. Dobra, panowie, żeby pogadać o nierapowych rzeczach trochę i odsłonić waszą ludzką twarz... Kurwa, jak to brzmi. To tak, Epis, co z tym wojskiem, z misją w Afganistanie, bo to chyba jakieś marzenie twoje było i tak się nie do końca wyszło. Powiedz nam coś więcej o tym. Powiem ci teraz, nie zacznę od początku, tylko zacznę od końca. Dwa dni temu sobie tak przeglądam jednostka wojska komandosów w Lublińcu, czy kurwa do którego roku przyjmują na testy, kurwa. Aha. Tak z głupoty, wiesz o co chodzi. Nie ma opcji, już jest inne życie, to już po prostu gdzieś człowiek zabłądził i w tym momencie jestem teraz tutaj. I powiem ci tak, no ja to zawsze byłem hardkorowcem. Więc jak ktoś jest hardkorowcem, to w takim codziennym życiu, gdzie system narzuca jakieś kurwa realia, nie potrafi się za bardzo odnaleźć. Ale w życiu znajdą się takie kurcze instytucje, które potrzebują takich ludzi, powiedzmy, którzy mają takie predyspozycje, energię i tak dalej. No i w pewnym momencie życia sobie nagrabiłem dużo i ja zawsze gdzieś tam podświadomie uciekałem od wszystkiego, więc stwierdziłem, że ucieknę do wojska na zasadniczą służbę. Rzuciłem technikum, poszedłem do wojska, a po wojsku stwierdziłem, że zostanę zawodowym żołnierzem. Tam przeszedłem testy do krakowskiego batalionu powietrzno-desantowego. No, skakałeś na spadochronie. Znaczy nie skakałem, słuchaj, teraz tego, nie? Było 140 osób, dostało 10 etat, nie? Aha. Jeszcze kurwa ja nie miałem szkoły skończonej, obiecałem im, że skończę szkołę, dali mi etat. No i dzwoni do mnie tam 28 grudnia, po pół roku po tym jak jestem etat, tam z WKU mówi, niech pan się przygotuje, niech pana Sylwestra za bardzo nie leci, bo pierwszego ma pan się stawić w jednostce chyba w Krakowie i zaraz za dwa dni jedzie na poligon. A ja do niego mówię, wie pan co, bo ja rezygnuję, bo jadę za granicę, nie? Kurwa. A jest sprawa taka, że ja przez te pół roku zgarnąłem dwa wyroki w zawieszeniu. A ja miałem zaświadczenie o niekaralności, ale musiałem je powtórzyć co pół roku. Okay. Ja kurwa po prostu zrobiłem taki, żeby nie ściemniać, już tam jechać, po prostu wybiegałem się tym, że ja mówię, jak kurwa tu ze Śląska, to nikt się nie dostał do tej jednostki raz na rok. No. Co ty rezygnujesz, jesteś niepoważny, nie? No i tyle, nie? Stary, z jednej strony wojsko to jest... To gdzie siedzi tam w człowieku, wiesz o co chodzi? Bo no to jest... ale właśnie ja kocham naprawdę, nie? Chciałem cię wypytać, co dokładnie, bo mi wojsko niestety kojarzy się z tym, że ktoś w dużym stopniu ogranicza moją wolność, mówiąc mi, co mam robić, o której mam stać, jak mam posiedzieć łóżko, kiedy mam jeść, kiedy mam srać, kiedy mam chuj wie co. No i z jednej strony jakby rozumiem element... Chodzi ci o dyscyplinę. Tak. Dyscyplina musi być, żargon musi być, bo jeżeli w wojsku by nie było dyscypliny i żargonu, to byłby rozpierdol, a tam jest broń, więc byłby jeden nieobar. A jak to się ma z twoją naturą kreatywnego artysty, który chce być wolny, mówić o czym chce, jak chce. Ale jednak gdzieś ten mon jest i ci narzuca z góry, są rangi, stopnie, to wszystko, nie? No tak, no i jak ty właśnie
bardziej mnie jarał klimat. Nie chcę to jakby, bo wiesz, no fajnie. Ja w tym czasie przed wojskiem coś nawijałem też, nie? To były tam z chłopakami z osiedla, tam się coś tworzyło, nie? Tylko to była jakaś miała taka ścieżka na drodze tych patologicznych, kurczę, przeżyć, żeby gdzieś tam się wyrwać, nie? Czaję. Ale miałem problem z alkoholem i to by i tak nie wyszło do skutku, nie? No. Powiem ci tak, w armii, step armii, po prostu podobał mi się klimat wojska, kocham orła, lubię flagę, lubię te tradycje, po prostu, kurwa, no cały... Ja to nawet jak byłem w wojsku, to ja po prostu chciałem iść na misję i... Kurwa, niektórzy, po co, kurwa, za co ty chcesz tam walczyć? Dla siebie, kurwa. Takie, no, taką, ja miałem taką ambicję, taką wewnętrzną ambicję mam w środku gdzieś, kurwa, która zawsze gdzieś tam góruje i gdzie by się nie znalazł, ta ambicja gdzieś tam jest, nie? I ona w pewnym momencie miała być przelana na to wojsko, tylko że zawsze był ten, kurwa, alkohol i melanż i ja wiedziałem, że co bym nie robił, to zawsze bym, kurwa, trafił do tego z powrotem, nie? No i tyle, ale gdzieś taki sentyment do tego został, nie? To była na pewno taka rzecz, która gdzieś tam, kurczę, mogła być kultywowana, no ale jest jak jest i siedzę tutaj. Macie takie poczucie, że... Coś straciliśmy, nie. Jak straszna jest wojna, to gdzieś tam nadaje takiego mocnego sensu życia żołnierzom akurat? Uniwersalnego żołnierza zapytam o to. Wiesz co, ja no to troszeczkę patrzę na ten tytuł mojej płyty troszeczkę inaczej, bo ja sobie tłumaczę uniwersalnego żołnierza tym, że potrafię podlecieć no, pod każdy bicior. Mi każde tempo pasuje, ja sobie poradzę na każdym tempie i to nie chodziło akurat o militaria, to że... Łączymy to właśnie z takimi kolorami żołnierza, no to akurat metafora. Tak nie jest, bo no to jest taka metafora, takie przejście. Zniosłość. No ja sobie lubię porapować pod każde bity, także dlatego to tak pewnie dlatego, płytę, drogi Dedisie, dostałeś nominację Popkillerów do Progresu Roku. Dobrze możliwe. Mówię? Możliwe, tak, była, no i możliwe dlatego też, no nie wiem kto tam to, jak to oceniał, kto o tym decydował, ale... To no, też udało nie, się, no. Nie pamiętam konkretnie, czy to akurat gremium, czy wiesz co, z tego co wiem, to nie, to jeszcze sam, to ludzie głosowali. Ludzie głosowali, ludzie. Tam było iluś tam artystów, no i później wyłonili tą piątkę z tych głosów. I nawet ale kto już wybrał to? Warszawy na rozdanie. No bo byłem wtedy w Egipcie, kręciłem dwa teledyski. Elo! Sorry mordo, jestem w Egipcie, kręcę klipy, jestem na wielbłądzie teraz, Popkillery, dobra. Ale ty się pochwal. Ej, Dawid, ty się pochwal, dlaczego ciebie w Egipcie nie było? Ale słuchajcie, ciekawostka taka jest, że ktoś się tam z Popkillerów na Instagramie odezwał, że zapraszają właśnie na tą galę i wtedy powiedziałem, że niestety nie będę mógł tam przyjechać, bo jestem wtedy w Egipcie, mam tam robotę do wykonania i wtedy powiedzieli, dobra, to może zobaczymy się w następnym roku. I w tym kurwa momencie już wiedziałem, że nie wygrałem z tej piątki. No bo jak już tak napisali, to wiesz o co chodzi, nie? Dziękuję, dobranoc. Ktoś musiałby za ciebie to odebrać. Fajnie, a powiedz nam jeszcze, Dedisie, drogi, bo jesteśmy na przed dzień, dobrze mówię? Dokładnie. Dokładnie. Jutro wjeżdża płyta. Tak, premiera płyty 18 czerwiec, czyli jutro. Czy nie? Kogo, urodziny? No właśnie. Intrus, masz urodziny? Ty masz urodziny. Ja mam urodziny jutro. Kto ma nie. Dobra, to nikt nie ma urodzin. Słuchajcie, ktoś na pewno jutro ma urodzin. Także jakby... wszystkiego najlepszego, nie? Nie mam 8 kwietnia. Taki baran ze mnie niestety. O, nie wiem. Mieszkam z jednym. Tak. Buziaczki Karolcia. Tak, mieszkam z jednym baronem. Ja też mieszkam z baranem. Też czyli wiecie, jakie są barany, co? A przejebane co, Ada, nie? Nie, właśnie, strzel z baranami to idealni partnerzy według horoskopów, także sorry. A który to jest miesiąc baran? Kwiecień. Kwiecień, marzec jeszcze, końcówka marca. Tak, no. Tak, barany właśnie są cudowne. Dzięki. To tak, skorpiony na tak pewno... gryzą. Oj tam. Dobra, zanim tutaj kurwa zacznę tasować i kulę złotą wyciągniemy i będą tam porady. Dwa złe słowa, jedno po drugim. Tasować złotą kulę, to tobie się skojarzyło. Nie to tylko to tobie się skojarzyło. Dobra, to wszystko dojebane. Bo na płycie mamy tak. Oj. Hemp Gru, Melo, zajebiście. Ale. Mamy Michel Trapper, moc, kurwa, jest ziomale. Jest Kizo, ulica 2.0, fajnie. Jest Intruzik, kurwa, Dante Ulis, sztos. I jest nasz serdeczny kolega naszej redakcji, Kubańczyk. No jest, znalazł się. I widziałem ostatnio, że się ludzie zesrali. Wiesz co, troszeczkę przykrych komentarzy dostałem, no bo... Niby jestem takim obrońcą rapu, a nagrałem z Kubańczykiem. No, Kubańczyk niby youtuber, ale dla mnie to jest gówno prawda, bo Kubańczyk przed YouTube'em
robił muzykę, także ja patrzę troszeczkę na to inaczej, typu, że załóżmy Young Multi, znaczy nie chcę nikogo tutaj teraz, wiecie, po ksywkach, ale jeśli ktoś robi YouTuby i dopiero później mówi, kurde, mam dobre zasięgi na tych YouTubach, to może zacznę teraz rapować, no to dla mnie, ja to na to patrzę w taki sposób, ale kurczę, jak Kubańczyk robił wcześniej muzykę, dopiero później przeszedł też na te YouTuby i dalej trzymał z tą muzyką, dla mnie to jest strasznie muzykalny człowiek, kurczę, on robi piękne refreny, dobrze mi się tego chłopa słucha, dlatego kurde doszedłem z nim do współpracy, on się na nią zgodził i się z tego bardzo cieszę. Mogę ja coś dodać jeszcze? Tak. Zobaczcie ilu raperów teraz staje się youtuberami, blogerami i nie wiem, cokolwiek, cały Instagram. Nie wszyscy są na YouTubie, ale nagrywanie filmów na Facebooka czy na Instagram, czym to się różni. Zobaczcie TikTok jak wjechał, no, także... To się zaciera już całkowicie. No. Jeśli ktoś dobrze nawija, to niech robi swoje. Dokładnie. Ja myślę, że jak ktoś ma dobre serce i kreują nim jakieś kurwa wartości, no to powinien korzystać z tych rzeczy, nie? Bo to jest takie pytanie, że youtuber później jest raperem. A zobaczcie, ile kurwa w normalnym życiu było ludzi, którzy naprawdę byli, za przeproszeniem, skurwysynami, a później stali się naprawdę pozytywnymi gośćmi. Chodzi o to ogólnie, żeby rozpatrywać indywidualnie każdą sytuację. Na przykład można porównać Kubańczyk w porównaniu do tam jakichś, załóżmy innych, nie chcę wymieniać jakichś tam pseudonimów tych youtuberów, no to jest naprawdę w porządku chłopak, tak? Ale ja dobrą powiem, muzykę rapową. Tak? Żeby nikt nikomu krzywdy nie robił, to jest najważniejsze, tak, kurwa. To tak jakby się ktoś akurat... miał zjebać o to, że Dedis jest górnikiem i nie powinien rapować. Wiesz? No, jak kurwa. Kękę był, nie wiem, tak. Stonoszem, a ktoś był złodziejem. No kurwa, no. Szanujmy się. No też tak, też tak. A ja kurwa 9 lat spawałem. Co? No bo mi z wojskiem już. No, to co? Jest akurat ten. Większość raperów. No. Dobra, ale jak już Dawid... Ale czekaj, jeszcze sorry, że ci jeszcze przerwę, ale dobrze, słuchajmy ksywek. Znaczy, słuchajmy muzyki, nie ksywek, nie? Także... O, na oceń wersji się okaże. Bo to typowo taki program, gdzie nie ma ksywek. Każdy dostaje podwaj do domu, nie? Dobra, ale jak Dawid już był przy mikrofonie, to ja do niego. Bo na razie tak, no właśnie, bym tu już jedno, drugie, trzecie, piąte pytanie, a czas na Dawida. Dawid, w twoim najnowszym singlu Boss pojawia się Major i Kali, ale też ty pojawiłeś się na projekcie ich wspólnym, tak, prawda? Tak. I czy to było takie naturalne jakby, że się wymieniacie tymi zwrotkami? Może znaliście się już wcześniej? Czy mógłbyś nam tutaj zdradzić jakieś kuluary tej współpracy? Znaczy, ja ogólnie byłem zaszczycony tym, że zostałem że jakby zostałem też z nimi nawiązałem jakąś współpracę z tego względu, że no ja nawet zadzwoniłem, jak dzwoniłem do Kaliego i do Majora, no to mówię, że dzwonię do was przede wszystkim jako wasz fan. Mm-hmm. Jakby, nie? Że czułem się zaszczycony, że mogłem z nimi jakąkolwiek współpracę nawiązać, natomiast no myślę, że to wyszło naturalnie, nie? Bo oni też jakby doceniają nas, jakby nasz rap. Tak. No, zaprosili nas, tak, także... Wyszło, bardzo ich pozdrawiam, bardzo w porządku obydwu. A powiedzcie mi, bo z racji tego, że... Nowa zmiana. Powiedzcie mi, muszę kafar ci przerwać, żeby, jak sam powiedziałeś najpierw, i wiedziałam, że tak będzie. Mówiłam ci, zanim weszliśmy na wizję. Miało ci to nie być. Co ci powiedziałam, zanim weszliśmy na wizję? Mówię do ciebie zawsze tak. Możemy go wyprosić. Tylko chłop trochę duży jest. Pomoże ktoś? Nie. Coś tam za... Ale słaby. Ale tylko, mówiłam, tu już tak, ja tak z tyłu, bo ja tu byłem i ja mówię do niego. Tydzień temu był u nas Jano i tak samo powiedział. Siadł za kamerą, bo ja byłem, to tam nie będę gadać. I gadał, dogadywał. Całą rozmowę był tutaj z nami, mimo że go nie było widać. I widzę, że ty dzisiaj podobnie. No jak może być kafora nie widać? Tak, dlatego specjalnie tutaj usiadłem, żeby móc jednak coś powiedzieć, ale już się zamykam. Jeszcze tak chciałem tylko... Nie, bo jeszcze chcę trochę, wiesz, Dawida powypytywać. Dawaj, śmiało. Tato kafarze, proszę. Poprosimy o głos. Tate. Właśnie chciałem też nawiązać między innymi też do kafara, że jakby przede wszystkim, myślę, że dla chłopaków też tak samo dla mnie, rap to jest przede wszystkim przygoda. Bo ja jako fan rapu wielki, na przykład jak pierwszy raz spotkałem kafara, to mu zrobiłem jaka to melodia. Nawijałem mu jego wersy i się zastanawiałem, czy on skminie, że to są jego wersy, nie? I tak robiłem. Czyli takie oceń wersy zrobiłeś kafarowi już na wstępie. Okay? I tak samo było z innymi raperami, że ja po prostu jak spotkałem, czy tam Kaliego, czy kogoś tam, załóżmy tych raperów, którzy już długo są na scenie i ich słuchałem,
to ja bardziej tak naprawdę chciałem ich słuchać, niż w ogóle z nimi rozmawiać, bo ja byłem po prostu ciekaw tego, nie? Ich osobowości, tego, żeby oni mi dali jakieś rady i tak dalej, bo po prostu ja byłem w nich zapatrzony i dalej jestem, tak? Bo można powiedzieć, że ci ludzie towarzyszyli nam przez całe życie, przez cały okres dorastania i tu nagle wow. Człowiek idzie, jest z kimś takim na telewizji. No, no. Dzwoni kafar, a ja na dachu, nie? Nie szanuję ludzi w maskach, chyba że jest to kafar, no. To jeszcze dokończę to, co chciałam zapytać, tu tak. W międzyczasie się przycięliśmy z kafarem, bo wiadomo, zwrotki wychodzą czasami w różnym czasie, są czasami nagrane, załóżmy rok wcześniej, a wychodzą dopiero teraz i tak dalej. Powiedz mi, jak to było? Najpierw zadzwonił Kali z Majorem do ciebie, zapraszając cię do nich, czy najpierw ty zadzwoniłeś? Znaczy to było z tego, co pamiętam. Nie, no to ja dzwoniłem, to oczywiście, tylko że... Czyli ty rozpocząłeś w ogóle ten kontakt? Znaczy, nie. Tam było tak, że chyba fakt system pierw było, tak. A później ja poprosiłem ich, żeby mi się nie dograli do tego Hugo Bossa, nie? Okej. Tak, wiecie, to pytuję, żeby chronologię ustalić, bo ja wiem, że to niektórych zawsze ciekawi, nie? No, a na tym traku jest też Kamelito, mój serdeczny przyjaciel, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Dokładnie. Dał też kozacką zwrotkę. Tak, to prawda, znamy Kamela. Fajnie. Pozdrawiamy cię, Kamel, i czekamy na twój singiel w końcu. Czekamy i na klip. Tak, na klip. Chyba już wszyscy widzieli, czekają. Wszyscy widzieli, a oprócz wszystkich. Ale to tylko my, no bo tu dzieje się polski rap. Tak, dokładnie tak. Bang. Rzucam okiem na czat, no ale niestety nie widzę jakichś mądrych pytań na tym czacie. No dawaj, niech kilka szpilek się przyda tutaj, będzie ciekawiej. Amerykanie kino akcji kręcą od tylu lat, to kurwa też nie będzie trochę. Potrzeba je trochę, nie? Dobra, nie, kurwa, nie patrzę. No nie ma co nawet. Nie. Tak nie źle? Patrzę. To boty? Dobra, za chwilę rusza promo płyty Episa Forza. O. Dobrze, że nie przypomniałeś, poniedziałek preorder startuje. To powiedz nam coś, może jakąś tutaj zdradzisz coś fanom, czego jeszcze nie wiedzą, ale w Rap News Studio jakby nowości. Takie pytanie, jeżeli chodzi o płytę, no to lista gości, nie? Którą się gdzieś tam podaje w połowie promowania krążka. To u mnie jest taki wers w numerze, który poleci z początkiem płyty. Nie wiem, czy do końca kumasz, nie, ale idę z tą płytą na solo, więc biję się z myślami, tańczę z bitami, oprócz mnie nie usłyszysz nikogo, ho, ho. Nie wiem, czy ci to pasuje, z bagna możesz wyjść, ale nic tam nie zbudujesz. Czyli postanowiłem zrobić płytę czysto solową. O, okay. Jest 15 numerów czysto solowych, zrobiłem ją odwrotnie, inaczej niż zwykle, ponieważ płytę zamknąłem w lutym, usiadłem, rozpisałem 8 teledysków, które są ze sobą w jakiś sposób powiązane, nakręciłem wszystkie teledyski, mam wszystko gotowe. Rozpisałeś, czyli co, scenariusze też do wszystkich napisałeś? Mam tutaj taki trailer, który poleci po weekendzie, składa się, jest posklejany z 8 teledysków. Każdy teledysk jest tam dobra, nie będę zdradzał, koniec. Nie, no właśnie. Po prostu płytę zrobiłem czysto solową, dlatego mogłem sobie pozwolić też na tworzenie klipów, które są w jakiś sposób ze sobą powiązane, bo jeżeli się zaprasza gości, to wiadomo, trzeba czasami czekać. Później trzeba się wciągać. Się wkurwiać, nie ukrywajmy, ja się poczułem po prostu, ja się dobrze czuję, mam swoich odbiorców, swoich słuchaczy, na koncertach ludzi jest sporo, preorder zawsze też idzie w kurwa fajnych ilościach, mam tych swoich takich odbiorców, takich prawdziwych z krwi i kości i po prostu często mam też takie pytania, Epis, najlepiej, ja to samo mówię, Epis jest Episem i czasami Epis naprawdę lepiej wychodzisz, jak jesteś czysto solowo, ja się czuję silnie, w ogóle miałem taką zajawkę na płytę, ponieważ cofnąłem się wstecz, do takich czasów osiedlowych buntu. Gdzieś tam to jest od razu przeskokiem na czasy aktualne i wszystko jest okraszone taką zajawką motoryzacyjną, bo ja naprawdę jaram się motoryzacją. I jest tam gdzieś to wszystko poplątane na klipach i tak dalej, ale chcę zaznaczyć, że to nie jest taka kurwa typowa napinka fury i tak dalej, tylko jest naprawdę troszeczkę zajawki, jest trochę takiego kurcze genu motoryzacji, ciekawych projektów i... No i nic, no. Poniedziałek startuje preorder. Forzy. No to widzowie, i jakaś ciekawa rzecz. Dajesz. No właśnie nie, no poczekamy do poniedziałku. To była kropka, okej. Zaraz muszę podłączyć telefon, to zrobię prapremierę, nie? Tak to się nazywa? Tak. Tak. Nie, no dobra, to jeszcze ty, intruzik, nam powiedz... Nie. Co tam? Chcecie premierę? To zostawcie nam sygnał na czacie. Tak. Nie, bo ci tam już... Dobra. Intruzik, ja mam jeszcze do ciebie. Puścić, śmiało. Nie? Pytanie, co słyszałem, że w jakimś filmie zagrasz? Tak, a chcesz, żebym coś powiedział więcej o filmie? Oczywiście. Czy o mojej roli w nim, czy, tak, czy tak. Ogólnie o w filmie twojej roli, jak do tego doszło? Ogólnie, tak, słuchajcie, no powstanie film na faktach, o historii, w sensie o historii
która miała miejsce gdzieś około chyba 10 lat temu w Ełku. Nie wiem, czy kojarzycie, w wiadomościach mówili w Polsce, w barze kebaba w Ełku dźgnięto chłopaka nożem, który się tam wykrwawił i umarł w tym tak. kebabie. No i będziemy grali, w sensie kręcili film, który opisuje historię tego chłopaka, bo ten chłopak okazał się pianistą, który miał przed sobą tam jakąś karierę i talent. Ale przez po prostu przez zły przebieg pewnych interesów, które się działy za jego gdzieś tam plecami, po prostu przypadkowo ginie. I no, historia na faktach i w wakacje zaczynamy kręcić, także myślę, że coś ciekawego, a wszystkie historie na faktach są bardzo ciekawe, uważam. I co? No to jest tyle, co mogę na razie powiedzieć no na ten temat. No tak. Wakacje zaczynamy po prostu kręcić ujęcia i resztę będziecie wiedzieć na bieżąco. Jak wszystko ruszy. Będziesz transmitować już wkrótce gdzieś? Dante Ulic na wielkim ekranie. No myślę, że tak. No. Od czegoś trzeba zacząć, wiesz. Gdzieś tą twarz ludzie z budowy ja także wykupujcie już Unlimited. No, także no, na pewno będę musiał grać wolne z budowy no. albo iść krew oddać, jak to Dedis robi. No, to się to uszanować, że na trzy etaty trzeba zapierdalać, no, nie? Także to myślę, tylko czekolada. Jeden z nich jest zajawki czyste na przykład, nie? Tak jest. Dobra, panowie, to teraz mam dla was taki challenge. Bo jest was kilku raperów tutaj, każdy ma jakieś swoje skille. I chciałem tak was trochę podpytać. Wymieńcie jakby każdy po jednym raperze z waszej ekipy, któremu jakieś cechy, może zazdrościcie, to jest złe słowo, ale że to go charakteryzuje. W kontekście rapowym oczywiście. Super pytanie, uważam, że zajebiste pytanie i takie pytania. Może jest, kurwa, udało się! 84 live. Ja chcę powiedzieć, że Siwy zadaje to pytanie już na trzeci raz, jak coś. Na trzecim nie ważne, live. Patryk, redaktor Fent nam przygotował. To nie jest nowe pytanie. Dobra. Jedziesz, Dentis. No. Ale wiesz co, mam po jednej na weź przykład, Majka co, sobie co tak chciałbym od kogoś... wszystkich pozajebać coś. Wiesz co, na pewno od Dawida Obserwatora... Jakąś cechą, wiesz, to nie jest jakieś faworyzowanie. No Dawid Obserwator, pancze. Chciałem, żeby powiedzieć, że fajna fryzura, że coś... Epis Motywacja, Intrus Poeta. No a Kafar, no to jest już na statę. No, od niego bym chciał taką samą dyscyplinę wziąć, kurde, typu, że... napierdzielać, no trzymać się tego schematu, którego się trzyma od kilku lat, od tylu lat, nie? Dobra, dzięki. Od kilkunastu Dawid, lat, no. Dawid, jak to u ciebie wygląda? No to na przykład u Dedisa cenię bardzo to, że i potrafi śpiewać, i rapować, i to wszystko mu bardzo fajnie wychodzi. Czy można powiedzieć, że jest elastyczny w tym i... uniwersalny w zwykłym. No dokładnie, no. Co do Intruza, to na przykład mogę powiedzieć, że go bardzo duża wrażliwość cechuje w numerach i tego mu zazdroszczę. O Kafarze na przykład, no dla mnie jak słuchałem go z dzieciaka i tak dalej i dla mnie to jest w ogóle przykład rapera, tak jak powinien prowadzić jakby całą swoją karierę, że nie sprzedać się, nie iść za trendami, cały czas jest wierny jakby tej prawdziwej zajawce. U Episa z kolei to jest taki też, to jest dla mnie w ogóle motywator na przykład, nie? Bo ja jak na przykład mam zły humor czy coś, no to sam sobie puszczam jego numery i słucham i to mi dodaje jakieś siły. No a u siebie to co, że po prostu jestem zajebisty. No, i tak. A jeszcze zapomniał o chłopakach, na przykład Śliwie bardzo zazdroszczę techniki, nie? Bo zrobił taki progres teraz, że no naprawdę jest konkret, nie? Tego mu zazdroszczę, bo gościu naprawdę teraz... Śliwa był... usłyszycie, nie? Na jego, na nowych wypustach, nie? Jeżeli mówisz o technice i Śliwie, to ja muszę widzom wszystkim polecić, bo Śliwa był już u nas w Rap News Studio i nawinął numer, tutaj chiński bar na żywo i naprawdę jest kozak, więc... sprawdźcie na kanale. Vinci z kolei bardzo jakby... Fajne czuje... logo ma. ma taki nie. U niego jest z kolei to, że jakby czuje u niego taki bliźniaczy klimat do swojego, że jest bardzo z podobnego środowiska, podobne przeżycia ma i tak dalej. I słuchając go tak jakbym słuchał swojej muzyki, nie? Że taki jakby był z mojego podwórka, nie? Mhm. A to dajmy jeszcze do tego, że Vinci też potrafi ładnie sobie bardzo, przyspiewać. Tak, bardzo, jest na pewno bardziej muzykalny niż ja. To jest prawda, to trzeba przyznać, tak, obiektywnie. Szczególnie refreny. Trzeba przyznać, no to jest muzykalny bardzo. No lecimy dalej, dawaj. Szczerze? No to u Dedisa jest to, że na przykład... Ja na przykład nie potrafię, tak jak on, przyśpiewać w pewnych piosenkach, czy tam na pewnych bitach.
No on po prostu może się z tym urodził, ja nie. Ja na przykład pewnie bym potrzebował, kurwa, jakiejś lekcji śpiewu czy coś. I to nie jest tak, że mimo, że jestem raperem z ulicy, to że jakoś mi to przeszkadza albo coś, wręcz przeciwnie. A każdy, kto mówi, że jest inaczej, to pewnie oszukuje sam siebie. I kurwa, cieszę się, że mogę na przykład mieć takiego Dedisa albo takiego Episa obok siebie, z których mogę sobie podpatrzeć albo podsłuchać, jak kurwa jeden coś przeciąga, jeden coś podśpiewa, gdzie no ja tego wrodzonego nie mam. I co, na pewno u tego pana i u tego pana ta ich szczerość to jest niezawodna jak zawsze. No u naszego obserwatorka kochanego to ta szczerość jest razy tysiące. A ja tylko chciałem, przepraszam, że sobie dodać, że no z tym zajebisty to wiadomo, nie? Żeby się teraz tam ci wszyscy hejterzy nie myśleli, że się za nie wiadomo kogo uważam, nie? To żartowałem. Nie ma hejterów dzisiaj. Ja myślę, że to są sami prawdziwi fani. A każdy raper powinien się uważać za zajebistego rapera. Ale ja uważam się za zajebistego, ale żeby nie było, no wiadomo, że zdaję sobie sprawę ze swoich wad. No ja bym chciał to dokończyć i uważam, że uważa się za zajebistego, bo jest zajebistym. I kurwa te puncze i te linijki, które kurwa są tak dosadne, że nie jednego by zgasiły w sekundę. No i myślę, że to też jest plus, jeżeli patrząc o rap, nie patrząc na osobę, jaką jest Dawid, cudowną, no bo każdy z was może poznać głównie tylko z rapu, a tak naprawdę nie wiecie, jakimi są osobami na co dzień, tak samo jak Dedis, który kurwa codziennie może nie wrócić z kopalni, bo go może zasypać, tak samo Dawid, co jest mega pozytywnym człowiekiem, serdecznym i pomocnym. Tak, no. Dokładnie. O naszym tatkę chciałbym powiedzieć na pewno głównie to, co obserwator, że tak samo od wielu lat jako jeden z kurwa niewielu raperów, którzy teraz w Polsce i pionierów i tych kurwa weteranów, co próbują na siłę coś u siebie zmieniać, kurwa szukać i doganiać nas młodych, kurwa i waflują się kurwa z różnymi nowymi ludźmi, a tak naprawdę powinni pozostać sobą i taką osobą jest Kafar. Kafar jest otwartą osobą dla młodych. Ciągnie cały czas kurwa gdzieś tam nas. No nie wiem, kurwa, co jest. Zajebiście, no, nie, już czy, mamy to. Tylko jakby... Czy ja widzę łezkę u Kafara? Ja cię. Powiem wam szczerze, tak wygląda rap w Polsce. Wielu ludzi, dzieciaków myśli o swoich idolach, nie wiadomo jak. A gdyby poznali ich szczerze, to tak naprawdę w większości by się przejechali, czego nie można powiedzieć u naszego Kafara. I to jest osoba. Kafar jest Kafarem. Bardzo wam dziękuję. To ja tak pokrótce. Wszyscy mówią o tym, że Epis jest motywatorem, ale potęguje to jeszcze to, co przeżył, bo każdy może nawijać o tym, żeby wstawać rano i iść za jakimś marzeniem i tak dalej, ale nie wszyscy przeżyli to, co on i nie wszyscy się od tego dna odbili. Jeśli chodzi o Intruza, to pierwsze numery typu Rzezimieszek, Lokalny Chłopaczek wbiły tak w fotel, że jeśli ktoś tej szczerości nie rozumie, bo ja powiem szczerze, że pierwszy raz pokazał mi go KPSN, którego pozdrawiam serdecznie. Ja go zobaczyłem na tym teledysku, mówię, kurwa, nie, no jakiś patos, ham znowu jakiś, wiesz, tylko z Opola, bo ja takich rzeczy, ja sprawdzam mnóstwo pod ziemię, nie? I wbił mnie w fotel, pozamiatał i generalnie każdy numer robi to samo. Mówiliśmy już o punchach obserwatora, tylko że to nie jest na zasadzie, że ktoś sobie rzuci fajny wers 1 w 16, dokładnie, tylko on w każdej czwórce zamiata. Ty ma takie porównania, że do widzenia. Chyba najlepszy to Moi Ludzie. Do Dedisa duży mam duży szacunek za to, jaką drogę przeszedł i od, powiedzmy, takiego klasycznego rapera, jak sam się nazwał, uniwersalnym żołnierzem, 100% prawdy, bo rozpierdala każdy bit. Śliwa, klasyka, walka z nałogami, technika i z samych superlatywach. A Vinci przypomina mi trochę mnie, tylko że lat temu 20, tak? Także, z brodą. Także trzymam kciuki za wszystkich i tyle. No widzicie, każdy jest inny, a każdy gdzieś tam znajduje cząstkę siebie w tym. Dokładnie. Chciałbym jeszcze tylko ostatnią rzecz dodać, bo nie skończyłem się wypowiadać o naszym episkopapie, kochanym Riksie. Że ja na przykład nie jestem fanem w ogóle motywacyjnych bitów, w ogóle mnie to nie jara, jestem w sumie wrogiem. Nienawidzę motywujących bitów, ja tego nigdy nie czułem, a co podziwiam w episie, tą jego kurwa codzienną energię, gdzie nie jeden małolat, który jest w moim wieku, którzy są młodsi ode mnie, kurwa nie miał
wypełniają tyle energii, co on, budząc się codziennie, wykonując swój każdy plan, który ma zaplanowany w ciągu dnia. Wielu młodych nie ma tyle sił i tej motywacji, właśnie tego, tej chęci do tego wszystkiego, tak jak on mówił o tym wojsku i o tym wszystkim, kurwa, chciałbym, żeby każdy dzieciak, kurwa, nastolatek wstawał z takim nastawieniem, jak, kurwa, nasz papa Episik co dnia. Dobra, się, kurwa, poparzy już mi tutaj. Leci już mi sprawa, już mi leci sprawa, to ja piję. Ale powiem ci szczerze, że to fajne pytanie. Każdy mógł się otworzyć i pokazać tak naprawdę. Fajne pytanie, ja mam najtrudniejszą robotę, wiecie, 80 dlatego, nie? Bo tu każdy... Udało się. Dobra, to dobra, to ja to może, ja może ugryzę z takiej strony. Dedisa cenię na pewno za to, że on ma zajebistą aranżację swoim wokalem każdego bitu. Tak jest. On zawsze świeżo brzmi na każdym bicie, kurwa. I zajebiste jest, po prostu powiem wam tak, zajebiste jest to, że człowiek, który też, kurwa, przez lata wykonuje swoją pracę, ma w sobie tą, kurwa, wrażliwość i potrafi to uwolnić na bicie, a usłyszeliśmy to w Palmach. Ja dzisiaj słyszałem u Jonatana Chmielewskiego, gdzie byliśmy, też stworzyliśmy ten numer na przyszłą składankę. Taki, kurwa, numer, że jakbym go usłyszał pierwszy raz i nie znał Dedisa, to bym powiedział, że wrażliwość jest, kurwa, artysty na poziomie, no, takiego mainstreamu. Nie wiem, czy to pop nazwać, to jest za prostackie może. Coś takiego bardziej, kurczę, emocjonalnego, świeżego. Druga sprawa. Dawid Kolubka. Przepraszam, ale on... Ale przepraszam. Ej, ja od 3 dni do ciebie mówię, nie mówię obserwator, tylko po nazwisku Kolubka, bo on mnie opróżnił skrzynki z Gmaila i cały czas mi przychodzi wiadomość, która nie doszła co 20 minut. Dawid Kolubka nie dostał wiadomości i tak dalej. A więc Dawida cenię za to, jak pracuje jego umysł, nie? Bo jego umysł pracuje na takiej, nie wiem, jaką, po prostu czasami te porównania są tak, kurwa, dobitne, te metafory są tak proste, tak dobitne i tak naturalne, że, kurwa, czasem człowiek po prostu za to, jak pracuje jego umysł, nie? Intruza za co cenię? Może to jest takie, czego mu zazdroszczę, mogę powiedzieć. O, wiadomo, że mamy swoich odbiorców, którzy cenią u nas przekaz, szczerość i szczególnie lubią, gdy przelewamy ze środka ten nasz ból, smutek, cierpienie, utożsamiają się z tym. No i tego nie można zazdrościć, ale Intruz w swoim życiu zgromadził, kurwa, tony, pokłady bólu, cierpienia i to jest jego potężnym atutem, który przekazuje teraz w muzyce. A tym bardziej jest to, kurwa, naprawdę opisane w piękny, artystyczny sposób, co tak naprawdę nie książka zdobi okładkę. Tyle powiem. I za piękny może nie. No, jestem. Ale tak. Co do Kafara... Za co ja Kafara cenię? Może cenię go za to, że ja się wychowywałem na tej muzyce, bo pamiętam mojego serdecznego kumpla Długiego, który przyszedł kiedyś do nas na melanż i mówi: macie tutaj płytę, ona jest wypalona, nie mówcie, że to macie, to był 2010 rok, o, to jest pirat. Puściliśmy Dixon 37, płyta Lot na całe życie. Mhm. I mój ulubiony numer, kurwa, co nas kształtuje. I do dzisiaj pamiętam całą zwrotkę, ten beat, całą zwrotkę Safula. Pamiętam czasy, gdy nie miałem nic, nie miałem skigela, za to miałem się z kim bić. W oczach tylko nawet świat podstawówki, nie wiesz, jak podać dla dzieciaka okrutny. Klepałem biedę. I to po prostu, ja tych, kurwa, kawałków, te kawałki towarzyszyły mi w takich chwilach moich, takiej, kurcze, refleksji życiowej, upadków, zlotów. Zawsze gdzieś to było i cenię go za to, że w tamtych latach on stworzył ten klimat, którym ja mogłem się, kurwa, napawać, nie? Pięknie. Dzięki, stary, za to. W ogóle dzięki wam wszystkim, bo fajnie, że się tak wypowiedzieliście kompletnie. To co, przechodzimy do kolejnej części programu. Ale zanim ona nastąpi. No właśnie, to już jest jej część. Czyli słuchajcie, gringobar.pl, jest link w opisie. Dziękujemy Bilon za wsparcie. Chodźcie, panowie, wbijajcie. Mamy ten, od Gringo mamy szamkę. Wy, drodzy widzowie, jeżeli mieszkacie w Warszawie lub nie tylko, zamawiajcie, odwiedzajcie Gringo, najlepsze meksykańskie, najlepsza meksykańska szamka, najlepszy Tex-Mex, jaki jest. Ja sobie w ogóle tak pomyślałam, że Kuba Wojewódzki ma wodziankę, a my mamy kompanieros. Dokładnie. Nawet widziałem, że kanał sportowy od nas zgapił i pyszne.pl tam wjeżdża, u nas Gringo, więc super. I teraz tak, my jesteśmy organizatorem Rap Knockoutu. Widzieliście jakieś walki Rap Knockout? Kojarzycie? Ja widziałem, Eko. Widziałem, no. A ja powiem szczerze, że nie. Ja oglądałem to. Dobra, to jest walki raperów na rymy. Przepraszam, to jest tam, gdzie walczą na rymy, ale bez bitów? I tak, i że mają napisane te rymy wcześniej. Czyli nie jest to freestyle, jest to rap battle, bardzo popularny w Stanach.
No tak szczerze, to tylko w Polsce w sumie się tak utarło, że jest freestyle i jakieś takie prawilne mierzenie, czy ty to wymyśliłeś wcześniej, czy nie. Eminem, 8 Mila i to wszystko, tam jakby obowiązuje rap battle, czyli możesz być przygotowany, możesz mieć, no to jest walka dwóch raperów, wyciągasz najlepsze, co masz. Jeżeli potrafisz też na freestylu, jest to zajebista dla ciebie przewaga, ale nie jest jakiś taki prawilny, sztywniutki wymóg, że to musi być wymyślone. Ale zobacz, zobacz dzięki temu, że u nas tak jest, na jakim poziomie jest freestyle w Polsce. To jest dla mnie, ja jak sobie oglądam, nie wiem, Rybę, Filipka, Płocz, no jest ich mnóstwo, naprawdę. To Bober, w ogóle nie, no wiesz, oni niszczą system. Ja nie mam, wiesz, to, że wpada ci jakaś myśl, którą chcesz szybko przekazać, to jest jedno, ale spróbuj to jeszcze zrapować. Odnieść się do tego, że ktoś ci na przykład naubliżał na scenie i no, dla mnie to jest mistrzostwo świata. No jasne, freestyle jak najbardziej też ma zajebiste plusy. Dla mnie troszeczkę ta formuła, broń Boże, nie krytykując, się wyczerpuje w Polsce. Rap battle jest to coś nowego. I teraz tak, robimy taką akcję, że odpalamy wam walkę. Mieliśmy eliminację. W sierpniu odbędzie się prawdopodobnie Rap Knockout 4 w Warszawie, gdzie będą naprawdę kozacy zawodnicy. I teraz ja chciałem was zaprosić na oglądanie walki z eliminacji. Mieliśmy eliminację. Słuchajcie, mieliśmy elimki. Teraz ja zapraszam was na oglądanie walki Jurek kontra GML. Zobaczmy sobie i przy okazji mamy 5 minut na przekąskę, na konsumpcję. Więc wy też, drodzy widzowie, koniecznie zobaczcie, jak wyglądała walka Jurka z GML-em podczas elimek. Dajesz, Wacula. GML, ja wiem, że ty jesteś z dwójek znany. Nie musisz więcej dawać tu żadnej kaki, kurwa. Wiem, że ten pan przeklatka łeb cały klepany, ale masz to na maksa wyjebane, a jestem tylko trochę wyjebany. Najpierw Bajorsą, kurwo, teraz ja, ty to masz, kurwa, szczęście do tych nawąchanych, kurwa. Ale znowu będziesz siebie beka, bo to igrzyska, ale grecka tragedia dla ciebie, bo się przyjdę po tobie na szybko z uśmiechem na gębie, jakby to był maraton uśmiechu, zgubiłem rym, ale kurwa. Jesteśmy cały czas na żywo. Ty jesteś jakiś chory albo popierdolony, chcesz się ze mną równać, jak ja jestem niezrównoważony? Obcinają ci na sztuka, który tam jest nierównoważony? Jak ja poszedłem do piekła, by poznać swoje demony, psie, to ty paliłeś maczany i mówiłeś, ale mam high, way to hell, kurwa. Jestem popopał, Juriś, jakaś świstrzyć świwsko od w chuj, a ty GML, 3 litery, bo brak słów. Jestem jasnowidzem, a twoją przyszłość czarną widzę tu. Nie jestem Indianinem, a widzę winę tu. Po mojej stronie, bo jestem winner, a ty tfu. Po ty, kurwa, wejściu wyrzucić dziewczynę za drzwi, bo czekają tu puk puk w łeb, jak będzie na YouTube. Zobaczy tą walkę i mnie. Wasy, rób miejsce, idzie GML. Zgrywasz szakala, co skacze do wilka. Jebany wał lapsa, bo wygrałeś z kameleonem po szczurach przebranym za psa? Dobre. Niby jesteś szakalem, a masz defekt barana. Twoja poprzednia walka gówno, a niby wygrana. Siwy, żeby nie zapchać kanału ścierwem na chama, musiał ci, kurwo, dodać efekt naćpania. Co to za dramat? Dobry. Ty jesteś ćpunem, ja przedstawiłem siłkę nad melanż. To co dla ciebie nałogiem, dla mnie przez chwilę nawykiem. Dla moich ludzi jestem białym wilkiem jak Geralt. Dla takich kurew rzeźnikiem z Blaviken. Ja wewnętrzny ogień, jeśli zapalę, to płonie. Ty jesteś szakalem, co jest chujowy jak szak, ale w Bostonie. Round. Coś tam wyszło, z twoich linii wyszły nici, ale to zajebiście, bo teraz możesz iść i utkać nimi pizdę. Jem cię na gorąco jak dobrą, mokrą cipkę, gdy ty jak dziecko w Afryce tylko będziesz cieszył biskę. Parczami tymi się zachłyśniesz, jakbyś to swoje lanie wody spił. Jointa już na pewno po tym nie zapalimy, ale może pocieszyć cię potem ci się wydym. Poważnie. To nie jest Adyba, ale jest tu The Best i The King. Ty jesteś manekin, samemu jest ci ciężko coś tu ubrać w rym.
Jestem wampir, roszczę sobie kły. Te kły lecą na łeb, na szyję ci. I jak ty myślisz, że przeżyjesz, to jesteś niezły świr i wariat. Bo jak ci wbije w glebę, nie podniesie cię nekromanta, kurwo. GML! Poznałem, kurwa, prawdę twojej ksywki. Gruby mały lamus, w skrócie Gimli. Daj jej, kurwa... Time. Naćpany czy trzeźwy, grasz non-stop słabe gówno. Przeżyć poranek jest ci torbo zawsze trudno. A każde twoje słowo jest marne i chuj w to. Czy młynarz ci oświecił mąką z jarzeniówką? Było długo przed Elimkami, ty już liczysz na balet. Skreślasz wszystkich z góry, szczylu istny kabaret. Ja odesłałem słowami, tylu w zimny lazaret, że przy mnie takie gbury kończą niczym szczyny w kanale. Ja jestem wilkiem, ty szakalem, kładę ciężką bragę. Ja jestem tu myśliwym, ty jesteś ścierwojadem. Dobre ty, bo ścierwo to witamina, dobrze powiedziałeś. Sotnik. Faworyzują mnie. Pokazałem tu dużo lepsze z punchline'em flow. Max, co z ciebie może być, to duet z szakalem Zol. One round. Yo, yo, Wacek. Wracamy, wracamy. Tak? Okej, okay, a to wbijaj tutaj. Nie, dobra, już piszę. Drzwi, pociągnij mocno drzwi. Patryk, otwórz winię. Zjedliście mi wege? Pacek, bo tutaj na ekranie to się... Przecież było pytanie. Dobra, jesteśmy z powrotem. Jesteśmy z powrotem. Nie, świruję. Trochę osób, widzę, wyszło. W trakcie live'a. Nie kumają rap battle. Słuchajcie, to ja tak jak właśnie popatrzałem ten rap battle i tak ogólnie mi się freestyle przypomniał, to był taki gość jak Imcyk, ja nie wiem czy go kojarzycie. No jasne, no świętej Imcyk, pamięci Imcyk. Świętej pamięci Imcyk z Radziąkowa. Radziąkowa, dokładnie, oczywiście. Przychodził, czasami się przecinaliśmy na baletach i pamiętam jak zapierdolił po prostu freestyle kurwa na żywca. I to jeszcze w takiej grupie ludzi, gdzie mógł się czuć speszony, poleciał tak grubo, że to jest koniec, nie? Tak więc myślę, że możemy mu oddać hołd, bo należy mu się, nie? Należy, tak mi się zdecydowanie. Ta bifa przypomniała mi to. Spoczywaj w pokoju, Imcyk, ja cię dobrze pamiętam. Rudzielcu 1. No sorry, kurde, ja nie kojarzę. Piękna sprawa. Świetny freestyle'owiec akurat na Śląsku. Dobra, panowie, to co? Jesteśmy gotowi odpalić audiolinię? Lecimy. O, czekajcie, bo mamy tu gościa. Mamy tu gościa, który nas odwiedził. I co, hejterzy? Wygląda jak ten bimber, który dostałem od właściciela na koncercie ostatnio, kurwa. Jeździ ze mną. No tak, no. Gdzie, kurwa? No kurwa. Dzień dobry państwu, witam wszystkich. Ej, Wini, nie otwierałeś mojego bagażnika? Nie, bo mam tak samo opakowany jakiś trunek porzeczkowy, nie? Od właściciela koncertu. Ale to jest tam, Boże Wiśnieweczka. Wiśnióweczka? Tamten się zarzeka, że to jest porzeczkowy bimber damski. Bardzo dobra. Ale tu kupiłeś, gdzie Siwy tam zaraz mieszka? Tak. Tak, bo teraz ja też tam mieszkam. O! Proszę bardzo. Tak. To zasługuje na badumcy. Ci do Warszawy przeprowadziłeś? Tak, nie? Teraz już mieszkam z Siwym. Bierzemy niedługo ślub. O! I na to czekaliśmy. Rzuca swoją dziewczynę dla mnie. Wszyscy na to czekaliśmy. Tak się pokochaliśmy. Co ma parać? Jakie? Co? Ale to tylko miłość platoniczna. Nie będziemy się ruchać, bo nie jesteśmy homoseksualistami. Także będziemy tylko platonicznie się kochać. Ale i tak musiał rzucić żonę czy dziewczynę. Wini, ja ci muszę przeprosić na chwilę. Dobrze. Ja idę sobie, przepraszam w ogóle. Spoko. Ale słuchaj, będzie sekcja rapowania. Dobra, może ja sobie zarapuję kurwa. O, Wini, może jakąś zwroteczkę. Gorącą. Zapierdoli gorącą. Fajnie, fajnie. Dobra, fajnie. No to co? Dawać Sicario, zdawać telefony. No zobaczymy, co wy tu do nas zrobicie. Natomiast słuchajcie, jeszcze jedną macie misję. Jest 322 łapki w górę, jak będzie 400, to odpalimy audiolinię.
Więc nawet ci, którzy chcą tu dzwonić i podkreślać swoją dominację genetyczną, to jednak muszą łapkę zostawić w górę, żeby zadzwonić. Ha, ale od macie, kurwa! Od przerzucania cementu urosły mi karabiny. Szachmat, szachmat. Więc zostawiajcie łapki w górę i zaraz odpalimy audiolinię. Dobra, otwórzcie. W ogóle jestem pod wrażeniem, że Max lód dzisiaj załatwił, to muszę wam powiedzieć. Tak, no i lodówka wjechała, widziałam, Macie. Tak, jest lodóweczka, jest whisky, napiją się panowie wódeczki. Wjeżdżam w tą lód. Nie, wódeczki nie. Wódeczki nie, prawda? Ja też tak uważam, no. Krótko. Dobra, słuchajcie, 378 łapek, kto do nas zadzwoni, możesz, Wacek, wyświetlić już numer telefonu. I teraz pamiętajcie, możecie do nas dzwonić, tam Sicario, z wiadomo, jasne, super, super. Dobra, daj im zadzwonić, potem ewentualnie będziesz się do tego Dobra, odnosić. No, jesteśmy po walce Rap Knockout, więc jesteśmy ready na wszystko. Spokojnie. Znalazłem walizkę pod siedzeniem, a w niej na karcie listę z moim imieniem. Było ono skreślone długopisem czerwonym. Ja mam zajebiste. Stanie kontuzja pleców, te fotele. Jezu, ale wymuszają te lajki. Się kurwa, Julek, nie zesraj. Odbieram, bo mamy 400 lajków i co, Pało? I znam ten numer. Rap News Studio, siema. O, skąd dzwonisz? Jak masz na imię? Mateusz z Gdańska. Siema, Mateusz. Siema, Mati. Siema, Mati. Ja mam takie pytanie, bo tutaj chłopaki cały czas podśmiechują, że tutaj niby z budowy uciekli, że przerwę sobie zrobili. A ja w sumie uważam, że oni mają dużo ciekawego do powiedzenia i chciałbym, żeby się wypowiedzieli dokładniej na temat w sumie, nawet nie tego zachowania całego Sentino i odpierdalania, tylko na temat muzyki. Ale dokładnie muzyki czyjej? Naszej czy... Muzyki Alvarez. Dokładnie, bo wiemy, że tam Sentino lubi podpierdalać, ale rozmawiajmy po prostu o jego muzyce. O mordeczko, kolega od razu skrańcował to i powiedział, że nie będziemy o tym gadać, tylko będziemy rozmawiać po prostu o muzyce. Tylko o muzyce. No i zajebiście. I takich słuchaczy to my cenimy. Tak więc może zadasz nam jakieś pytanie. Czy on mówi, no czy na przykład zapomnieli się sobie z tym, z którym z Asentino. O muzyce jego to nie mogę wiele powiedzieć, bo słyszałem może dwa single, ale o zachowaniu, no... Nie rozmawiajmy może o tym. No, samych pozytywnych rzeczy, no nie... No po prostu sami muzyce, czy nie wiem, słyszeliście jakieś takie rzeczy, które... Może powiem tak. No dobra, no mów, no. Jeszcze raz powiedz pełnym zdaniem. No, czy słyszeliście jakieś ostatnie rzeczy, na przykład, które wydał? Nie. Dzisiaj. A słuchaj, ja tak, jechaliśmy autem. Mordeczko, puściłem sobie się Spotify z Intruzem losową listę i akurat chyba wszedł jego... On powstał jak Feniks z popiołów, ale takie Feniks, to słyszałem no. 10 lat temu już. Aha, okej. Okay. A to w sumie jeszcze jedno takie pytanie będę miał. Czy myślicie, że rap w Polsce jest dalej trochę za bardzo skinheadowski? Jaki? Skinheadowski. Nie sądzimy tak. Nie sądzimy tak. Na pewno okej, nie. Okej, dobra. To w sumie wszystko. Siema, elo. Trzymaj się, Marko, piona. Elo. Skinheadowski, ja... Pierwszy raz takie określenie ty w ogóle. Ty też. Dobra, mordy, ja jestem 8-4 rocznik. Kafar, chyba ty też, nie? 8-3, ty jesteś rok starszy. Ja pamiętam, jak się zaczynała jakby subkultura, tak sobie to nazwijmy. Subkultura hip-hopowa, no to jeszcze byli, tak, skiny goniły punków i skate'ów. Bo my byliśmy z skate'ami. Ja już byłem dreso skate'em, także... A ty byłeś dreso, no ale u was w Warszawie to ewoluowało szybko, nie? Generalnie Molesta i zipy wrzuciły nowy styl, dress of skate i... Polóweczki w spodnie i tak dalej, nie? To był ten klimat. No. Dobra, odbieram kolejnego gościa. Siemano. Rap News Studio, siema. Skąd dzwonisz, jak masz na imię? Znowu ten sam numer. Nie, to jest nasz numer, ten się wyświetla. Teraz ktoś dzwoni, ale chyba... halo, halo? Halo, słyszysz nas? My cię nie słyszymy, mordo. No nie słyszę. No to trudno, 3, 2, 1, buźki, pa. W mikrofon. Bardzo cichutko, bo tam taki szmer jakby. No jakbyś chyba nie ogarniał, że już się dodzwonił, nie? Czy coś. Dla osób, które do nas dzwonią, słuchajcie, rozmawiajcie z nami przez telefon, ponieważ przez YouTube'a, że tak powiem, nie pogadamy, bo jest opóźnienie na YouTubie tam z 20 sekund, więc musicie z nami rozmawiać przez telefon i sobie wyciszyć. Numer telefonu się wyświetla,
Możecie dzwonić do nas śmiało. Ja mogę rzucić okiem na czat, czy mam jakieś fajne pytania na czacie. Tak, na przykład pozdrowienia z Liverpoolu mamy. Fajnie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, trzymajcie się. Także słuchają nas i oglądają też. I bardzo dobrze, pozdrawiamy chłopaków z każdej strony świata. Szklana wody za was. I nie wody, tylko też łychy. No, zrówko. Tak jest. Dla chłopaków za granicami, wszystkimi za granicami. Ja w sensie wszystkimi granicami. Wszystkim zdrowie tych, co nas wspierają. Tak. I zobaczmy, czy taki jest kolejny widz, tych, czy może ma też jakiegoś punchline'a przygotowanego. Rap News Studio, siema. O, siemanko, siemanko. Siemanko. Jak masz na imię? Skąd dzwonisz? Daniel z Rotterdamu dzwoni. O, proszę bardzo. A propos, przed chwilą właśnie wypiliśmy zdrowie wszystkich, co za granicami są. I mamy telefon. Tak, także zdróweczka życzę. Zaraz będę zbijał za wasze zdrówko. Ja tak o tym chciałem mówić. Generalnie pytań żadnych nie mam. Chciałbym podziękować Kaparowi jako ojcu chrzestnemu tutaj radu. Dziękuję ci za wszystkie, naprawdę zawsze na głośnikach, wszystkie lata spędzone z tobą. Zawsze był Hemblu, zawsze był Tomek świętej pamięci, zawsze byłeś ty. I plus tej nowej, tak jakby sceny tutaj siedzącej, to chciałbym docenić Devisa za progres, Devis Mysłowice. Uważam moim skromnym zdaniem, że żywy rap powinien być twój. Nie wiem, dlaczego ludzie poszli za rapem. Dziękuję. Zapytałem podstępne twoje wystąpienia. Nie no, tak nie robię. To mogę powiedzieć, nie chcę też być stronniczy, także Epis, dziękuję ci za też czasami te motywujące stany, jak mam przejebane na bani. Włączę sobie Episa, jest kurwa dobrze. Żałuję też troszkę, że mojego imiennika Daniela tam nie ma w tym wszystkim za bardzo. Ale pozdrawiamy Daniela. Ale... Pozdrawiamy Danielka. Dziękuję. Pozdrawiamy cię serdecznie i dziękujemy za dobre słowo. A ja z mojej strony chciałem ci naprawdę bardzo podziękować. I progres mega koncert, mega sztyw, słychać nabicie na początku, tak samo jak Kapel uważałem, że mówię kolejny placusik, jeszcze tam gdzieś tam będzie szerzył, ale mi rozpierdolił naprawdę głośniki, także dziękuję ci, Intrus. Dawid, obserwator do... Życzę dobrego, kurwa, progresu też sobie, nie? Dzięki wielkie. To tyle Wini, jeszcze doceniam Winiego rozmowy ze wszystkimi twórcami, wykonawcami. To tyle Essa. Pozdrówki. Mordeczko! Trzymaj się! Pozdro! I takich słuchasz, no kurwa, mordeczko, dawaj. Ale to wiesz, to są tacy, którzy nas lubią. Dawaj. I słuchajcie, teraz dzwoni ktoś z Holandii. Dawajcie. Dzwoni ktoś z Holandii. Dawaj, na szczęście nie z, na wasze szczęście nie z Malagi. Ja cię odbieraj. Marbelli. Halo! Marbelli. Jak masz na imię i skąd dzwonisz? Oprócz tego, że wiemy już, że z Holandii. A to Jan Glozia. Ja, Dawid. Dawid z Tilburga. O, siema Dawid. Tilburg. Pozdrawiamy. Tilburg. Tilburg. Z Holandii. To siema, zioma. Siema. Dobra, rozmawiaj z nami przez telefon. Aha, bo tu jest opóźnione. Tak, dokładnie. To tak zawsze jest na YouTube. A, no to ja ogólnie chciałem was tylko pozdrowić, chłopaki, bo nie wiem w sumie o co mam zapytać, bo jestem w szoku, że się dodzwoniłem. Ale no, chciałem pozdrowić i słucham wszystkich czterech, pięciu, którzy tam siedzą, także... I pozdrawiamy tak samo serdecznie, mordeczko! Mordeczko, dużo zdrówka na całe wakacje! Piąteczka! Za każdy taki telefon pije... Obyśmy się spotkali w Holandii na koncercie, bo są w planach. Oby. Tutaj z tymi pozdrawiamy cię, mordo, z dwoma panami jeszcze. Pozdro. No, mieszkałem kiedyś w Lelystad, to nie wiem, czy to jest blisko Tilburga, ale też w Holandii. Dobra. I kolejny z Polski tym razem. I lecimy dalej, lecimy dalej. Audiolinia, studia Rap News. Dodzwoniłeś się. Kurwa, zawsze jak chcę jakoś ładnie powitać, halo, się ktoś nie odzywa, nas? No. Rozłączył się. No rozłączył się. Chyba jakby, wiecie, zastosował się. A teraz z Danii ktoś dzwoni. Emigracja. Może... Hello! Siema, Rap News Studio, dodzwoniłeś się. Ścisz sobie telewizor i powiedz, jak masz na imię i skąd dzwonisz. Dobra, pozdro mordo. Kolejnej osobie. Cześć, dodzwoniłeś się. Skąd dzwonisz, jak masz na imię? Halo? Nic nie mówię. No i co?
dzwonicie kurwa z tymi hejtami, tu się śmialiście z gości, ale ja już wiem, ja widzę, co jest grane. Dzwonicie, dzwonicie i co? Nawet nie umiecie ogarnąć tego telefonu, że się odbiera i się mówi, no. Ale wiecie, co on robi, bo to jest taki skorpion manipulant. Rap News Studio, siema. I to jest takie... Siema. Jest. Siema. Do ekipy. Jak to się stało, kto wymyślił ten skład ogólnie cały? Jaki skład? Step Armię? Step Armię? Wiesz co, poczekaj, wycisz sobie najpierw nas z tyłu, wiesz, bo jest pogłos bardzo duży. Pewnie. Tak, i mam na słuchawkach. Ale i tak słychać echo. My słyszymy echo. Wiesz co, to przez lata generalnie ewoluowało i tak naprawdę każdy w swoim czasie dołączał do Step Armii. Tak naprawdę do Step Records, a w pewnym momencie, jak już młodzież przyszła i tak naprawdę wyjebała drzwi w polskim rapie, to zrobiła się z tego Step Armia. Dużo ludzi odeszło, ci co są, trzymają się dalej i stąd ta nazwa i stąd ten skład. Ale dla mnie to i tak zajebistą policję. Mogę tylko dodać, że to nie jest robione dla rapu, tylko to są ludzie, którzy się zajebiście kumają, wspierają się, pomagają sobie i z tego wychodzi muzyka. I to czuć. Słuchaj, nas nikt nie zmusił do tego, żeby stworzyć tę parmię. Żadna wytwórnia nam nie narzuciła, że mamy się kurwa na siłę lubić, czy tam lubić. Sami się kurwa pokochaliśmy nawzajem i ta muzyka sama powstaje i każdy ze Step Armii kurwa zawsze jest w pierwszej kolejności kurwa u nas w familii. I tyle. I ma to kwitnąć. Chcemy, by to przetrwało jak najdłużej i nie chcemy się kłócić o głupoty między sobą. Dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie. Jebać Sicario. Dzięki, że się mogłem dodzwonić. Pozdrawiamy. Dzięki, byku, pozdro. I twoje zdrowie. Będzie zajebisty powrót. Kurwa, no ja liczyłem, że ktoś tu zadzwoni z jakimś pociskiem, jakimś coś punchline'em, a wy nic, opierdalacie się, jakieś gówna na czacie piszecie, zamiast ułożyć jakiś fajny pocisk. Rap News Studio, siema. Cześć. Cześć, cisz sobie telewizor, czy gdzie tam nas oglądasz, rozmawiaj z nami przez telefon. Skąd dzwonisz, jak masz na imię? Mateusz Krakowa. Siema Mateusz. Cześć Mati. Cześć, chciałem pozdrowić was i tak chciałem takie pytanka zadać. W ogóle miło was się ogląda, także fajnie strasznie, że to robicie. Dzięki. I fajnie prowadzicie. A chciałem takie pytanka zadać, jak się na przykład do Intelu zapytanie. Jak na przykład jest odbierany teraz przez generalnie moim zdaniem scenę i słuchaczy jako taki nowy Tomek Hada i jakby stawiając się w tej pozycji, co chciałby przekazać słuchaczom ze względu na to, że jakby nie patrzeć, to słuchacze ani Tomka Hady, ani jego naprawdę nie znają. Bo porównanie jest dosyć mocne, a tak naprawdę... Słuchaj, powiem ci szczerze, nigdy na przykład w całej, jak tam miałem swoją zajawkę, że kiedyś zacząłem się interesować rapem, nigdy w życiu na pierwszym miejscu u mnie na przykład nie był Tomek Hada, nie? Nie był pierwszy. Miałem swojego jakiegoś innego idola, a były potem już garstka raperów, którzy w tym się zaliczali, reszta. Powiem ci kurwa szczerze, że... Szczerze ci powiem, że kurwa nie wiem, nie, nigdy w życiu nie śmiałbym w ogóle porównywać się do Tomasza. Bo ludzie tak robią. Ja wiem, ale mam nadzieję, że mój rap po prostu tak samo jak jego rap kurwa dostarczy wsparcia, dostarczy jakiegoś zrozumienia, czasem kurwa troszkę beki, bo tego też musi być w rapie. Mam nadzieję, że po prostu to będzie po prostu słuchalne. I wystarczy mi to, że to będzie słuchalne dla każdego szarego człowieka, nie musi to być gdzieś tam... A odczuwasz presję, że jakby nie patrzeć, rap jest teraz jedną z głównych nurtów muzyki w Polsce, jakby nie patrzeć, wychowuje i bloki, i w ogóle tak. Młode społeczeństwo? I niejako Mekoda stał się symbolem, no i teraz idzie to dalej? Super. Czy jest odczuwalna presja, albo czy po dzisiejszym dniu niestety coś tam poczujesz? Czy ja odczuwam presję? Nie. Ani trochę. W sensie od strony co słuchaczy, tak? Czy coś? Nie. Powiem ci tak, jak zaczynałem... Nie docierają do porównania.
przetestowały. Nie, nie, nie. I nigdy nie docierały. Słuchaj, ja zawsze od początku kierowałem się tym, co sobie w głowie założyłem, jeszcze nim kurwa mnie wytwórnie jakiekolwiek usłyszały, w ogóle nim ktokolwiek o mnie usłyszał, stary, to kierowałem się cały czas swoimi zasadami, po prostu swoją chęcią do tego, że muszę cały czas atakować i że chcę po prostu w jakiś sposób wspierać ludzi i nazywam się Bartek Olewiński, nie nazywam się Tomasz Hada, a tak samo chcę wspierać ludzi po prostu dobrym chociaż słowem i wiedzieć, że po prostu jest ktoś, kto ich słyszy, rozumie, pamięta o nich i tak samo cierpi, kurwa, jak zwykły szary człowiek, bo ja tak samo zapierdalam, kurwa, muszę opłacać rachunki, może już nie zapierdalam na budowie, ale robię rap, kurwa, a żeby zarobić z tego rapu, muszę też odpierdolić swoje, zcisnąć, kurwa, nagrywać, jeździć i mam nadzieję, że po prostu to wszystko, ile wkładam, żeby cokolwiek powstało, przełoży się potem na efekty i na słuchaczy i oni chciałbym, żeby to widzieli, nie żeby mnie porównywali do kogoś. Mam nadzieję, że po prostu pomaga mi tyle. O, fajnie. Może to trochę też wynika pewnie z tego, że bardziej jak jesteś już na tym poziomie, że nawijasz, to też masz takie poczucie, że ten Tomek Hadar też był raperem i to bardziej jak traktujesz jako kolegę ziomka, do którego ciężko być do kolegi, który na przykład kafel siedzi obok i być porównany jako kafel. No to też tak śmiesznie trochę, komicznie trochę. Ale już tak odchodząc od intruza, mam teraz pytanie tutaj do panów, bo tak przeważająco w studiu siedzą. Jak patrzą na to, że na rap kobiet w Polsce, bo jakby nie patrzeć od... Dużo osób mówi, wiele osób mówi, że na przykład nie siada klimat, nie pasują. Teraz gdzieś tam Refarena, Wdowa, czy Działema, czy Wersa, coś tam... Oni wszyscy to nie mają klimat. Ale na przykład mało fitów widać chyba u was z kobietami. To znaczy, mordo, czasami wskoczą jakieś takie, kurcze, przeważnie refrenowe dogrywki czasami są, ale ja powiem jedną rzecz, jeżeli coś ma przekaz, coś ma wartość, i jest to po prostu słuchalne, no to mnie to tam nie robi różnicy, czy kobieta, facet nawija, czy kobieta nawija, no to no, przecież jeżeli coś ma jakąś wartość i ktoś przekazuje, no, ale to wiesz, to... Chodzi o to, że... Ja nie słucham, ale przede wszystkim jest jedna kluczowa sprawa, że kobiety z mężczyznami nie powinny rywalizować ze sobą w rapie i udowadniać, kto robi lepiej rap, czy kobieta, czy mężczyzna, po prostu robić rap, no i tyle. Słuchaj, powiedz mi, jak jesteś chłopakiem z ulicy, gdzieś tam latasz po podwórkach, masz swoich znajomych, lata ze szkoły, do kogo się w pierwszej kolejności zwrócisz po kurwa jakąś dobrą radę, do kogo pójdziesz, kurwa, który coś ci doradzi? Myślę, że w większości przypadków, nawet w 90% to będzie ziomal, a nie ziomalica, nie? I nie żebym teraz gdzieś tam, kurwa, spróbował dyskryminować kobiety. No nie psuj, właśnie tak. Nie, słuchaj, no... Ja pierdolę, ja w ogóle nie rozkminiłem, że... Że tu jest kobieta. Że jest raperka. Ale... Że kobieta rapująca. Wiedziałem, ale po prostu jak się wypowiadałem, to miałem odłączony umysł, kurwa, nie? I dobrze, że jakieś topy nie zajebałem. Nie, słuchaj, ja... Dajcie mi dokończyć, dajcie mi dokończyć. Tak. Słuchaj, ja uważam, że od zawsze było tak, że od początku chłopacy zawsze na ulicach mieli bardziej hardkorowe akcje niż dziewczyny. I sorry, nie, żebym tutaj gdzieś atakował kobiety, bo słuchaj, dziewczyny mają też swój świat, ja to rozumiem, ale nigdy dziewczyny nie będą miały takiego świata jak my chłopacy. I dziewczyny mają swoje pole do popisu i... Niech atakują i zaskoczą cię. Słuchaj, ja się muszę wtrącić, bo generalnie dziewczyny mają przejebane po prostu. Ja już to ja zawsze mówiłem. Kiedy facet, wiesz, rucha co popadnie, to jest po prostu ruchaczem. Kiedy dziewczyna lubi seks, to ma przejebane. To prawda. My pijemy, ktoś lubi towar, wszystko jest w porządku. Dziewczyny mają przejebane, kobiety mają przejebane i tak samo jest w rapie. Aczkolwiek trzymają poziom i tyle. No. Nie można ich skreślać i... Muszą z tym walczyć. Mają po prostu przejebane. Uważam, że mamy dużo łatwiej i dużo lepiej. Nie zrozumiałeś. Możesz powtórzyć? Ja jestem siebie. Proszę? Kobiety to powtarzać. Nie, przyjęło się tak generalnie w mowie i tak dalej, że kobiety często powtarzają solidarność jajników. To tak, żeby sobie utrwalać. No nie, szczerze, nie, akurat po naszym... Nie ma solidarności, nie. Jonder, słuchaj, jakby bez ale my też mamy solidarność armia, swoją, no, męską, kurwa. Słuchaj, my też mamy solidarność. Nie ma czegoś takiego, każdy jakby wspiera swoją płeć, dokładnie, to jest naturalne. Dokładnie tak, nie ma czegoś takiego,
że kobiety się wspierają, kurwa, tak. A faceci się nie wspierają. No masz właśnie, duży przykład, że faceci też tak. Się wspierają. I bardzo dobrze mówisz. Solidarność jaj i ma ktoś z, kim, z tym dokładnie. Jakby problem, nie ma. A do nas jest przypierdalanie, bo solidarność jajników. A i tak w Polsce nie ma żadnej solidarności jajników, bo gdyby była, to dziewczyny, które dzisiaj sobie eksperymentują z rapem, jak chodzą na różne audycje do różnych innych stacji i tak dalej, mówiłyby o wszystkich raperkach, gdyby tak się solidaryzowały. Też o tych, które na ich piersi jakby one się wykarmiły i wychowały i które są legendą w Polsce, lub też o tych, o których dzisiaj się nie pamięta, typu Ania Sól, a nie kurwa wspierały się tylko ziomalsko i lizały się po sutach z osobami, które obecnie są w jakiś tam sposób rozpoznawalne, więc nie ma solidarności prawdziwej jajników. Fajnie by było, gdyby była, tak ci powiem, ale tak. To nie istnieje. Ja też się zgadzam. Goniks wydała płytę w tamtym tygodniu, czy ktokolwiek w mediach, nie wiem, kto jest kobietą, a też są redaktorki kobiety, poświęcił temu chociaż, nie wiem, kurwa, skrawek tekstu. Tak, Rap News napisało. Stanie, no. Rapnews.pl napisało i Flint w programie płcizna. Chciałbym tylko powiedzieć, że ja na przykład uważam, broń Boże, żebyście myślała, że ja urodziłem wasze kobiety jako rapujące. Ja mam taką wizję. Ty nie jako rapujące. Czekaj, ja uważam, że wy kobiety macie inne tematy, inne problemy do opisywania niż my chłopaki. I, znaczy, i, a wasze problemy mogą być tak samo emocjonujące, kurwa. Się i ten... odnoszę, ale do ciebie tak. Jak mam teraz jakby już kurwa nie wytrzymałam. Dawaj, wjeżdżaj, bo to jest najpiękniejsze. Tak, nie ma dla mnie czegoś takiego, że tylko do ziomali się idzie jako pierwszych poradę, bo uważam, że idzie się do tego, komu się ufa i jeden będzie mieć zaufaną, nie wiem, babcię, ciotkę, najbliższą przyjaciółkę, przepraszam, nigdy nie poznałem nikogo. Swoich dziadków, bo umarli wszyscy. Znaczy, moim wiesz, urodzeniem. Ja gdybym ja tak miała mówić, to bym powiedziała znowu, że nie wiem, nie miałam ziomali, mogłabym tak mówić. Więc to nie chodzi teraz o to, jakie są twoje konkretnie doświadczenia, czy jakie są moje konkretne, ale prawda jest taka, że zawsze idziemy poradę do osoby, której najbardziej ufamy i nieważne, jaką ona będzie miała płeć. Dlatego ja zawsze do dzielnicowego idę. Słuchajcie, Vini mówi, że zawsze do dzielnicowego idzie dlatego, no zawsze. Zgodzę się, ale nigdy się nie zdarzyło, że tak, że tą osobą, do której szedłem po radę, to ona się nie okazała raperem. Dobra. Znaczy, weszliśmy na trochę wrażliwy temat. Ta część dla mnie twojej odpowiedzi tyczyła się ogólnie jakby kwestii społecznej, tak? Niekoniecznie tyczyła się konkretnie muzyki, akurat widzisz, tak. Widzisz, kolego, co zrobiłeś? Dobra, słuchajcie. To jest miejsce... Dziękujemy ci za pytanie. Tak, dzięki za pytanie, mordo, dzięki za telefon. Ja stawiam kropkę. Była dyskusja, bo 10 minut... Ustanowiłeś rekord. Cześć. Cześć. Dobra, zanim odpalimy kolejny telefon, to odpalę go teraz w sumie. Siema, Rap News Live Studio. Skąd dzwonisz, jak masz na imię? Jest Dami Kafi. Halo? Raz, dwa, trzy. Słychać się? Nie? Halo? To buźki, papa. Dobra. Kudel! Cio. Co chcesz? Panowie, bo cały czas wy nagrywacie. Jesteście w sztosie nagraniowym, rozumiem. Weźmy też podaję to, nie? Wiesz, śmiało, śmiało. Dobra, może to jest moment na promocję olejków. Dobra, to daj jeszcze Wacek tutaj zoom, bo panowie zaraz będą. Wacula, daj zoom tutaj na mnie. Mordo, bo to już półtora godziny. Jeszcze nie. Słuchajcie, naszym partnerem są też olejki, suplementy diety Green Out. Jest to suplement diety, taki olejek, który ma w sobie CBD, CBG, THC, wszystkie w dopuszczalnych normach legalnie. Można sobie to dawkować kropelkami, można też wypić na raz i naprawdę czujecie się wtedy fantastycznie i rewelacyjnie. I teraz na czacie macie przypięty link do dutchtherapy.pl. Jeżeli tam wbijecie, złożycie zamówienie i wpiszecie kod RAPNEWS15, to macie 15% rabatu i ja was serdecznie, gorąco zachęcam do skorzystania, zamówienia sobie paru olejków. Ja też w prezencie przekazuję tutaj dla naszych gości raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, pięć olejków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bang. Ja zawsze mówię, to co jest kurwa pozytywne, to jest... Przekażcie sobie tam dalej, bo to dla was po prezencie. Dla was po prezencie. Ja nigdy nie piję, ale polewam. Dobra, i teraz tak. Stop, panowie. Oni już wybierają smaki, bo są różne smaki i tak dalej. Dobra. Teraz tak, słuchajcie, my tutaj za ścianą mamy też Rap News Rec Studio, że można wbić, nagrać numer pod okiem kudla, jak ten numer będzie zajebisty, można przyjść za ścianę, go nawinąć. Jeszcze można coś powiedzieć.
Żadna mi ci nie. Nie, jeszcze będziemy rozmawiać dalej. Tak? Tak. Super, a macie jeszcze tam jakieś pytania takie z zakieszeni przygotowane dla nas? A o co chodzi? Co jest grane? Co jest grane? Bo jeszcze chciałem przyjść tak do meritum, bo jakby żartowaliśmy też o tym, że nas zwolnili z budowy i tak dalej. Natomiast chciałem poruszyć taką ważną kwestię, że tak naprawdę to zauważmy, jaką rap przeżył ewolucję, tak? Tupak też kiedyś nawijał o, że tam nosił Armani i tak dalej, natomiast on zwykłych szarych ludzi, czy tych ludzi biednych nazywał braćmi i siostrami. Dlatego nieważne, czy my pracujemy na budowie i tak dalej, my robimy po prostu rap dla tych ludzi, których mało kto słyszy. Dlatego Arma jest moim bratem. Dla tych właśnie ludzi, takich, którzy codziennie walczą i tak dalej. Nie, nawijamy o życiu po prostu i o tym tak naprawdę, co nas boli i co dotyczy każdego szarego chłopaka i każdą szarą dziewczynę. Dlatego charakter, o który walczysz, o swoje zdanie zależy. Dlatego chciałem jakby pozdrowić wszystkich ludzi pracy, wszystkich szarych chłopaków, wszystkich ludzi, którzy mają problemy, wszystkich biednych ludzi, bo to dla nich ten rap robimy. I dziewczyny też, wiecie, tu nie ma rozgraniczenia. Dziewczyny, no dokładnie tak. Czy ja mam też tutaj... zapierdalają po swoje, ale nie po trupach, no. Ja też mam takie, no może, nie wiem, jakieś niezrozumiałe. Ja rozumiem, że takie jakieś, bo w ogóle ja tego nie rozumiem. Co to w ogóle są za żarty, że na przykład jakieś teksty, że na przykład, nie wiem, my nie powinniśmy, ktoś... nie powinien nawijać, bo jest źle ubrany, czy gorzej wygląda, czy coś takiego. Czy na przykład zarabia mniej. No, do czego ten rap, jak on ewoluował, jak ta muzyka ewoluowała, że tacy ludzie są wyszydzani? Ja myślę, że po prostu różnorodność ludzi ma na to wpływ, bo niektórzy kierują się tylko wizerunkiem i lubią coś oglądać, a inni pragną tego przekazu. A inni chcą tylko, kurwa, umcy, no i wiesz. I pamiętajmy, dla kogo ta muzyka róbmy to, co robimy dla swoich słuchaczy, nie? I tyle po prostu, to jest takie jakby meritum, które chciałem tu powiedzieć, bo tego brakowało tak naprawdę w tej dyskusji. Ale no już powiedzieliśmy, co mieliśmy powiedzieć, tak? No, mi się wydaje, że w tej kwestii tak to na tyle. Dobra. Mądrze powiedziałeś. No ja, kurwa, no jak ktoś nie rozumie, że rap jest muzyką ulicy i to nie jest muzyka synów prawników i lekarzy, może być, ale raczej z definicji nie była, nie biję tu do nikogo, żeby nie było, bo każdy może robić rap. Ale też ich zostawmy w spokoju. Tak, tak, jakby po co w ogóle takie rozdzielanie, jakby, że ktoś może, ktoś nie może. Powiem ci szczerze, że nie cofajmy się po prostu do tych lat, z których my wychodzimy, bo to jest, kurwa... Naprawdę, kiedyś było naprawdę mocno ortodoksyjnie i byłeś albo dobrym chłopakiem, albo bananem i byłeś bany przez wszystkich i przez wszystkich wykręcany. Nie można tak robić, bo nie masz wpływu na to, w jakiej rodzinie się urodziłeś. Jeśli jesteś dobry chłopak, to mnie nie interesuje, co ty robisz, chyba że jesteś z policji. Jest taki wers słonia, nie dziel ludzi na biednych i bogatych, bo nikt nie ma wpływu na to, z jakiej pochodzi chaty. Tak. To zgodny szacunek. I na przykład dla mnie, słuchajcie, zajebistym przykładem jest tego Mata, którego uważam, że to jest 100% rap, 100% raper i niczego bym mu nie odebrał. Napierdala, nawija, zwrotki, punchline'y, wyjebane liryksy i to jest jakby kwintesencja, a zarazem ten background, no możemy powiedzieć, że nie jest taki stricte rapowo uliczny, co zresztą sam Mata też nawija. Nie ukrywajmy, co nie zrobi, jest wszystko poskładane od punktu A do B idealnie, nie? A czy mogą rapować niemowy? Wini pyta, czy mogą rapować niemowy. Zależy, czy mają można, może. Nie, Wini. Znalazłem grupę, która nie może rapować. O! Ale może migać. Dobra. Nie wszyscy mogą rapować. Dobra, słuchajcie, dobra. Teraz mamy kolejną część programu. Ta część programu polega na tym, że wjeżdża Kudel, nasz producent. Chodź, Kudel. Jak teraz ty się pojawiasz, a Wacek odpala logo. Kudel Beats, dokładnie tak. Jeżeli chcecie się umówić na nagrywkę w Rap News Live Studio, która niewątpliwie zbliży was do tego, żeby usiąść też przy tym stole z Adrianną i ze mną i zaprezentować swoją twórczość na żywo przed milionami słuchaczy, no to najlepsza droga umawiać się z Kudlem poprzez Instagram Rap News, poprzez redakcja Małpa Rap News, wbijać na nagrywkę i tak dalej. Kudel, co tam przygotowałeś dla nas dzisiaj? Siwy, poczekaj. W sumie nieważne, co powiesz, bo i tak cię nie słychać. Odpalam to, co przygotowałeś dla nas.
Ja pierdolę! Słuchajcie panowie, szukacie jakichś bitów cały czas, czy nie? Jesteście głodni nowych? Ja nie szukam, ale jak coś jest dobrego, to zawsze się... No to dobra, sprawdźmy... Nie. Wszystkie... Najpierw do mnie. Kudel odpala... najpierw do mnie, a później... Jak Frank Sinatra, ten mikrofon. Tak. Jak Kafar był u nas, posłuchał bitów, to już z Kudlem się zgadali i już tam coś jest grane. Dobra, ogarniam. Panowie, odpalam bici Kudla. Posłuchajmy, teraz słuchamy sobie dwóch bitów. Przerwa na łyczka, na coś słuchamy dwóch bitów od Kudla. Tu powinien być taki grzybek na zasadzie, kto pierwszy. A później cena dopiero. Dobra, to biorę. To lecimy na frizie, to. Możesz lecieć, dawaj. Możesz lecieć. Dobra, jedzie Dawid. Dawaj. Obsypa. Ej. Wchodzę tutaj nabić, żeby się dobrze bawić. Nawet obserwator może tutaj dobrze prawić. Gdy wjeżdżam tutaj na bit, podwyższa się tu tętno. Gdy wjeżdżam tutaj na bit, podwyższa się tu tempo. Lecę jak Maybach, wiem to, rozjebałem już tej cento. Jadę tutaj z dobrą puentą. Jestem tutaj typie bliski dla bliskich. I wiesz, że mam progres duży jak Admacycki. Mogę lecieć tutaj karate Shotokan. Wiesz, że widzę tutaj reklamę tu jakąś koka. Jestem tutaj typie już trochę najebany. I wiesz, że jak Dennis jestem tutaj wyszczekany. Nie wiesz co jest rap? To mordo weź się ogarniaj. Gdzie prawdziwy rap? Ej mordo, jest step armia. Jestem tutaj typie, nawijam tutaj non stop. Prosto, pozdro Rap News. Nawijam prosto. Jestem tutaj, mogę kminić wersy tak grube jak wini. Jestem tutaj, mówię elo. Ma fajne sombrero. Następny, ale co? Ej, to jest budy. Ja powiem tak, hashtag budowa 2.0. Dobra, lecimy, kolejny beat od Kudla. Tak. Wiesz, że mogę dobry numer zrobić tutaj w dobę. Wiesz, że tu jest Dawid Obserwator, a nie Sobel. Wiesz, że jestem tutaj, no i lecę w dobrą pętlę. Ale tak jak Sobel chce mieć tu w chuj wyświetleń. Jestem tutaj typie, no i leci dobra baja. Dawid Obserwator, wrzuć mnie na Spotify'a. Wrzuć mnie na Spotify'a i wrzuć mnie na YouTube. Dawid Obserwator leci tutaj wersy grube. Dawaj tutaj kurwa, tu mnie te bania luki. Możesz tutaj sobie dawać na dół kciuki. Możesz dawać na dół kciuki. Dawid Obserwator leci słowa. Możesz się tu nawet kurwa przy tym potasować. Ej, gdzie są ci hejterzy? Gdzie są? Nie chcę mi uwierzyć. Jestem tutaj typy, no i dziś nabijam ziomie. Miałeś kurwa szansę zhejtować na telefonie, ale co? Osrałeś gacie? Do tych ludzi tutaj mówię bracie. Wiesz, że to nie są rymy podwójne. Kurwa, mam astmę. Dobra, się zajebałem. Znasz mnie. Yo. Dobre bity, o, dobre bity. Ej. To co? Yo! No i co? Ktoś jeszcze coś nawija? Nie, może Dennis. Bang. Pull up! No ostatnio Kudel były drille. Dzisiaj bardziej klasyki, ale jeżeli wy widzowie szukacie dobrych bitów i wy panowie oczywiście, odzywajcie się do Kudla. Puść jeszcze raz pierwszy. O, dobra. Puszczam jeszcze raz pierwszy. Mam więcej? Mam, oczywiście. No bo on tu dwa przygotował na to. Daj głośny. Ja nie lubię tak słuchać tego kurwa rapu, no. Głośny. O! Co za? Dobry to jest? Ej, ej. No dobra, co robimy dalej? Patrz, ej, pytasz mnie co robimy dalej. Siwy dym, jeci z rymem stale. Teraz mam na to dziś wyjebane. Na czacie setki ludzi dziś są. A ja cały czas zakurwiam te flow. Dawaj beat, Kudel, dawaj beat tutaj mordo. Lecimy z tym, robię tu liryczne porno. I wiesz o co chodzi, to jest dzisiaj mój freestyle.
Si w dym, dominacja genetyczna. Muszę odsłonić moje karty. Nie tasuję się do rapu, tasuję się do Admy. Ja pierdolę, 3-3-3. Wini zapierdala, aż ci się kurwa sprzykrzy. Mi się sprzykrzyło w tym momencie. Chociaż mój rap czasami ma pewne wzięcie. Ale kurwa mać lubię i kurwa mać cycki. Ej, twój rap nie jest mi tak bliski. Ej, ej, dobra, lecę dalej i poruszę tu tą sprawę. Wini, po co tu przyszłeś? Przecież nie ma tu kabę. Jestem tutaj dalej i mogę lecieć, kurwa. Lecą tu rapy z podwórka. Jeszcze jestem tutaj, no i mam tu taką kminę. Bym se zagadał do Adma, ale przecież mam dziewczynę. Więc temat ten ominę. Elo! I na tym kończymy. Tak. Dziękujemy serdecznie, to była Styp Armia! Ej, dzięki Kudel. Dziękujemy serdecznie, ale u nas freestyle są niebezpieczne. I słuchajcie, odbieram telefon. Halo, ich heiße Maciej. Du rufst an Rap News Studio. Wie heißt du? Tomek, siemanko. Ja, wo wohne dich? Bremen, Bremen. Okej, also... Habst du... Ja właśnie, no to chciałem powiedzieć. Siemanko, siemanko, jeszcze raz, witam wszystkich serdecznie. Siemano. Dzwonię, ten, Depisa ogólnie chciałem się zgłosić, bo dzisiaj wylicytowałem płytę. To ty? Dla Kubusia. Tak jestem. 4,5 tysiąca? Wariacie. To jesteś. Pozdrawiam Kapara i Druza, Dawid, drugi Dawid. Chłopaki, kurwa, jesteście wariaty, trzymacie poziom. Jestem z wami. No i brawo. No i brawo, mordo. I brawo, tak, mordko, gratulacje i dziękujemy. Dziękujemy, wielki, mordo, i pozdrawiamy serdecznie. Wielki szacunek dla ciebie, ponieważ, no kurczę, twoje jakby zdrowie nie było, ja zrobiłem numer, za który poszedł złoty singiel i ten plastik stał za telewizorem, więc wystawiłem go na licytację charytatywną dla Kubusiowego serduszka. Możecie odnaleźć tą zbiórkę, na się pomaga. I zajebista sprawa, że poszedł za taką kwotę. Szacunek dla ciebie, mordeczko. Pewnie już mi się tam odezwałeś na profil, odpiszę ci i... No i śle. Trzymaj się, mordo. Wielki szacunek, naprawdę. Spoko, nie ma sprawy, kurwa, Epis. Mam nadzieję, że ten, wysłałem numer telefonu, to że znajdziesz chwilę, to tam, kurwa, przewiniemy, nie? Jasne, nie ma problemu, dzisiaj, zadzwonię. Dzisiaj zaraz będę leciał, wrócę do domu, to ten, to robię przelew, nie? Ty gdzie? Ja jeszcze konta nie podałem. Nie no, w porządku, nie, spokojnie. Nie, no. Jutro na pewno się skontaktujemy, to nie ma problemu. Podasz mi adres w pancernym pudełku wyślę ci tą płytę, żeby trafiła do ciebie w całości. Dęk. No myślę, że może nawet się kiedyś trafię, to ten, to wpadnę, jak się da, to osobiście gdzieś się złapiemy na chwilkę. Oczywiście, mordo, nie ma problemu. Ja zawsze otwarty jestem dla słuchaczy. Bardzo wdzięczny i no co, jesteśmy z wami, chłopaki, nie? Szanujemy was. Najlepszego. No, trzymajcie się, róbcie swoje, nie blokujcie linii, bo jest wielu ludzi, którzy chcą do was, chłopaki, zadzwonić, nie? Dodzwonić się tam, to było piekło, nie? No ale jak się akurat złożyło, dzisiaj wygrana aukcja i jesteś na linii jeszcze. To znaczy, no teraz akurat chłopak mi podesłał, bo nawet nie wiedziałem, wiesz, trochę jestem zabiegany teraz i nie wiedziałem, kolega mi tu podesłał, że jesteście na live'ie. No i tak, kurwa, numer się wyświetlił, myślę, chuj, no to zadzwonię, no co, nie, może się uda. Tak. No proste. I zobacz, no, i to jest to, kto próbuje, ten wygrywa, nie? No. Tak jest, nie wolno się poddawać, nie? Prosto. Sam mam syna, chłopie, NGU. Mi się, kurwa, połową nogi, nie? Chodzi o protesty, no wiem co to znaczy, kurwa, pomagajmy. Dużo zdrówka dla młodego i dla dużo ciebie zdrówka, dużo siły. Właśnie. Dzięki, bracia, kurwa, jestem z wami, nie? Trzymajcie się. Pozdrawiamy. Dzięki. Dzięki. Najlepszego. Dzięki. Dobra. Dziękuję. Dzięki, byku, za telefon. Ja mam chyba jedno z ostatnich już pytań do naszej ekipy. Jesteście uznawani za reprezentantów ulicznego rapu. Tutaj kolega Wini kiedyś bardzo fajnie powiedział w jednym z swoich rozmów w aucie, że w sumie kurwa... Ale kolega ziomeczek... Oj, tam będziemy oceniać. No. Już prawie małżeństwo. No dokładnie, no już prawie mieszkamy razem. I Wini kiedyś fajnie powiedział, że hej, jak można jakoś rozgraniczać rap na uliczny, nieuliczny, jak ta muzyka jakby z definicji jest uliczna. Ale to nie moje pytanie. Widzimy, że... powstaje, czy przebija się taki trochę ulica 2.0, ja to nazywam, czyli takie nowe brzmienie ulicznego rapu. Tak. Które nie stroni też od autotuna, od jakichś efektów takich i jak wy, panowie, się na to zapatrujecie?
Znaczy to nie wiem, kto pierwszy, czy... Może, no kto? Kurwa. No słuchajcie, będziemy siedzieć o 12. No. Kurwa, przecież znamy wielu graczy, którzy używają różnego typu wtyczek i tak dalej. I ja zawsze powtarzam, jak jest przekaz, kurwa, jest jakaś wartość, no to chodzi ja, mi też ja nie o, widzę w tym problemu. Doprecyzował. No. Chodzi mi też o podziałki w bitach rytmiczne. No trochę jakby nawet ta scena też wchodzi na jakiś nowy level podziałek rytmicznych w bicie, klimatu bitów, brzmienia, muzykalności, refrenów i tak dalej. Ale jak i... podziałka rytmiczna? No, są wolniejsze przede wszystkim te bity, nie mają tego 96 klasycznie przyklejonego. Ale to może. 96, stary. To... 96 to jest teraz, kurde. 96 to jest w ogóle teraz faza, żeby z powrotem wjeżdżać na 96, albo na przykład zapierdalać double ja time'y na kurwa. Bumbafowych setkach. Kurwa, słyszałeś kurwa tego typa od, czekaj, kurwa, jak on się nazywa, Array the Rugged Man, on ma teraz takiego typa grubasa, takiego kurwa murzyna, kurwa, czaisz go? Kurwa, jak on napierdala double time'y na bumbapach, kurwa, przecież to człowieku rozpierdala łeb, tak gościu napieprza, że szok, to jest właśnie faza nowa, kurwa, właściwie dla mnie, moim zdaniem, bumbapy, kurwa, właśnie zaraz będą wracać na grubo, kurwa, to już gadanie o tym, że wolniejsze tempo, to nie jest żadna, kurwa, już nowa rzecz. Dobra, Wini. Mi się wydaje, że też... Jesteś chuj, lepszy w to zadawanie pytań, no, ja pierdolę. Ale mi się... Zobacz, na przykład masz na przykład podziałkę rytmiczną, to masz, kurna, ten... raga, no nie? Gdzie masz opóźniony werbel, masz... Pum, pum, psz, pum, pum, psz, pum, pum, psz, pum, 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 psz. No to głównie chyba też chodzi o rozłożenie perkusji, ułożenie, nie? Tak. No dlatego... To chciałem was podpytać, czy wy macie jakąś zajawę... No słuchaj, ja na... drill, trap, kurwa, jakieś macie złamanie jakby tego, tej podziałki, tej rytmiki, no ja coś pokombinować w tą stronę. Ja ci powiem, ja na przykład nową płytę, bardzo poszedłem, kurwa, na jakoś tam bumbapy, zablokowałem się na bumbapach, ale uwielbiam tą perkusję, która leci tak dipka osobowo. Na tym zajebiście można położyć, na tym można, kurwa, śpiewać, rozwinąć po prostu swój aranż wokalny i tyle, nie? Dlatego... Ona leci na cztery wtedy. Tak. Tak. Tak robi na przykład Max Korsz, kurwa, który specjalnie wpierdala, kurwa, podziałkę na cztery, dlatego że Słowianie mają gorsze trochę wyczucie rytmu, kurwa, niż na przykład czarni. Tak mówię ogólnie, a nie, kurwa, o jednostkach. I właśnie, kurna, w naszej kulturze podziałka na cztery jest bardziej popularna. I na przykład Max Korsz, kurna, Słowianin, wpierdala czasami te podziałki na cztery specjalnie po to, żeby wszyscy mogli zrobić te swoje, kurwa, jakiś okrzyk wojskowy po prostu wpierdolnąć przez to. Ale to jest fajne, kurde. Teraz płyta Rała, nie wiem, czy słyszeliście płytę Rała. Fajna płyta, kurde. I on ma właśnie takie, kurna, uderzenie cały czas właśnie cały czas. Takie pum, 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 pum. I to jest zajebista sprawa, bo ty mówisz, jak się my określamy na te nowe brzmienia. One przyciągają ludzi, którzy też nie słuchają typowo rapu, no bo muzyka ich przyciąga, która jest, kurwa, jedna taka dość prosta. Kiedyś to się mówiło, kurwa, ona na tej ciawce nawija. A teraz? Gdzie? No, wystarczy zrobić fajny klimat, ambient space do tego, taki, kurwa, wiecie, o co chodzi i... Piękne. Panie, wszystko się pomieszało, kurwa. Wszystko się pomieszało, ale jak coś dobrze brzmi, wydaje mi się, kurwa, i ja mówię, zawsze ten przekaz jest. To czy tu nie chodzi o formę, mi się wydaje, nie? Bo i ja na przykład osobiście też i na drillach próbuję nawijać, drillowych bitach i trapowych. Wszystko się zmienia. Także to zupełnie nie ma nic wspólnego... Poczytajcie sobie o kolorze różowym. Masz popiołkę? O historii koloru różowego wam powiem. U mnie też na przykład papa parę numerów teraz wyjdzie w najbliższym czasie. Już będą też troszeczkę na nowszych bitach, a jednocześnie z jednej strony z ciekawości dla spróbowania po prostu jak to się przyjmie, a z drugiej strony po prostu... Bo byłem ciekaw. Byłem ciekaw i chciałem spróbować na tych nowych rzeczach. I uważam, że warto otworzyć głowę, kurwa, niekiedy i spróbować nad czymś nowym, bo nawet możesz nie wiedzieć, kurwa, że masz jakiś talent, który, kurwa, gdzieś tam w tobie siedzi, a nagle na tych nowych brzmieniach, gdzie, kurwa, używałeś zawsze tych starych, kurwa, tego nie było widać, a nagle użyjesz nowych, kurwa, i nagle w tobie to, kurwa, rozłoży skrzydła. Dlatego warto nakurwiać i próbować wszystkich rzeczy, nawet jak próbujecie coś w domu robić, nie wypuszczajcie tego dla ludzi, ale próbujcie sobie w domu, kurwa, i decydujcie, nie? Znaczy, też jest kwestia tego, że nie ma nic złego w inspiracji, na przykład jakąś sceną francuską, czy sceną niemiecką, czy, nie wiem, brytyjską, jeśli to nie jest jeden do jeden skopiowane, tak? Jeśli to jest po prostu inspiracja i to nie przekracza ta kopia jakichś granic, jakiegoś dobrego smaku, także to jest jak najbardziej fajna sprawa.
Ja chciałem zapytać Dedisa, czy śpi. Dedis. Właśnie, miałeś się już nawijać. Słuchaj, a wracając do tego autotuna, to powiem tak. Jeśli autotuna używa się z głową, jeśli autotuna używa się z głową, no to, to zawsze idzie to jakoś właśnie, wiesz, fajnie to w słuchawkach leci, na głośnikach to fajnie leci, ale jak ktoś, kurde, nie potrafi używać chociaż tego sprzętu, może nie z głową, tego, sprzętu ktoś, tego instrumentu kurwa... muzycznego, no to później, kurczę, no jest to asłuchalne. No. Melody na autotuny to są bardzo fajne rzeczy. Ja jako uliczny raper bardzo często tego używam na swoich referenach na przykład. A, to jest na przykład z raperów zajebiście pizga z amerykańskich na przykład na autotunie? Z amerykańskich? Z amerykańskich? No. Znaczy, oddaję piłeczkę, nie? Ja, ja mam swojego faworyta, no nie? Możecie dodać nie, niemieckiego, to. Francuskiego... No, Lil Wayne'a, kurwa, Lil Wayne'a. No tak, na, to wymyśl... Napierdala, kurwa, na autotunie, no, że nie mogę, kurwa. Ja uwielbiam, jak on napierdala. To ja powiem szczerze, ja powiem szczerze, że nie znam żadnego. Bo nigdy nie słuchałem, nie interesowałem się. Ale Lil Wayne'a nie słuchałeś nigdy, nie? Nigdy w życiu, nigdy. Ja jestem, ja mam coś takiego, że mnie wychowali w domu, po prostu, że... Mam grzebać i kurwa poznawać to, co polskie. I na przykład jak poznałem pierwszą kasetę Pay, gdy miałem 6 lat i pierwsze piosenki, to wiedziałem po prostu, że to już jest ten moment, kiedy ja, jak kiedyś będę starszy, że ja po prostu będę zawsze kochał tylko polską gadkę. I na przykład mnie nigdy nikt nie wciągnął w amerykańskie brzmienia, w amerykańskie rapy, ani w nic tego. Uważam, że po prostu jestem z Polski i powinienem wiedzieć jak najwięcej o polskich artystach i jak najwięcej po prostu... No a tu nie uważasz, że to, znaczy, to nie jest, to, jest słuszna droga inspiracji? Ale słuchaj, on też nie powiedział, że to jest jakby dobre. Nikt mu po prostu tego nie pokazał, tak? Tak. My dorastaliśmy na Wu-Tangach, Mobb Deepach, nie wiem, KRS-ie czy coś, a jemu po prostu tego nie pokazali. Ale ja na przykład bym powiedział coś takiego, że ja trochę czekałem na takie pokolenie, które będzie już wychowane, kurwa, totalnie na polskim rapie. Więc dla mnie na przykład mi to, kurwa, nie przeszkadza. Natomiast uważam, wydaje, że... Przepraszam, Intrus, ile masz lat? 25 w tym roku. No, stary, są cała masa rzeczy, na przykład, które mnie, bo ja jestem no, trochę starszy, jestem, które mnie na przykład zaczęły interesować zajebiście w odpowiednim, kurwa, wieku, no nie? Polityka mnie zaczęła interesować po 35 roku życia. Mnie to, kurwa, stary, jak mi 25 lat i ja miałem, ktoś by mi pierdolił jakieś polityce, to bym chyba, kurwa, umarł z nudów, kurwa, zasnąłbym w trakcie, jak ono, kurwa, o tym mówi. A teraz mnie to interesuje. Ja mam i na przykład takie politykę. Zapierdalanie do korzeni też mnie już zaczęło interesować. No na pewno po 30, kurwa, no nie? Żeby sprawdzić, czym się jarali, nie wiem, Rolling Stonesi na przykład, kurwa. A jarali się, kurwa, Little Richardem, który umarł chyba w zeszłym roku. Teraz Pichu nawijał na tym swoim kawałku, że właśnie odszedł Little Richard. Kurwa, no to jest gościu, którego, kurwa, nikt nie czai. Wszyscy czają jego piosenki. Jakbyśmy puścili teraz piosenki Little Richarda, to by się okazało, że każdy, kurwa, je zna. Tak, a nawet nie wiedział, że zna. Tak, no. Tak jest w większości przypadków. No wracając do tematu... Dawaj Siwy jakąś fajną puentę, bo widzę, że czai... Słuchajcie, puenta jest taka... Dawaj bity, kurwa, rapujemy. Wini mówi, dawaj bity, kurwa, rapujemy. To ja tak, odbieram ostatni telefon. Rap News Studio, siema. Siemanko. Cześć. Siemamo mordo, skąd jesteś? Tak. Ja jestem z Huntington. Dzwonię, mam na imię Dorian, siemanko. Słuchajcie, ja chciałbym się zapytać dwóch Dawidów, czy mieliby w planie jakąś płytę razem? Ale których dwóch, bo jest trzech? O nich chodzę, bo oni mają podobny klimat. To. No, Dawida Obserwatora i Dawida Dedisa, nie? O. Dawida Dedisa? Dawid Dedis. Wiesz co, czy mamy wspólną, kurwa, płytę razem? No to może zrobimy coś takiego jak raport z rejonu, ale to jeszcze dołączy do tego Intruzik. Chociaż po jego zachowaniu to nie wiem. Chyba, że będzie epka z Altanki, rapa z Altanki. Może będzie Święta Trójca, może coś takiego powstanie. Nie mówię, że w tym roku, ale na pewno w przyszłym coś takiego planujemy zrobić i na razie nie chcemy więcej o tym rozmawiać, ale coś tam już sobie na jakichś tam posiadówkach swoich myśleliśmy nad taką właśnie płytą. Ale jeszcze mogę, niedługo wyjdzie numer we dwójkę, akurat mój i Dedisa. Kamil Stoch. Tak, jest przepiękny. Tak, także no będziesz miał jakby przedsmak tego, ocenisz, czy to będzie dobra. Lubię na Pantę Bank jak Kamil Stoch. Kamil Stoch. Tak to leci? Nie. Kurwa. Kamil Stoch. Oni ci ten refren zapierdolą, nie? Lubię na Pantę Bank jak Kamil Stoch. Dodamy trochę melody na autotuna i będzie dobrze. Podobno najprostsze rzeczy są najtrudniejsze. Już rozśpiewał,
wyjechał, więc myślę, że to jest dobry moment. Słuchajcie, tak. Tutaj pozwolili nam się przearanżować i wjeżdżamy z rapem. Chłopaki się rozgrzali. Dokładnie, chciałem tylko rozwiać wszelkie wątpliwości. Słuchajcie, my mamy normalny telefon. Ja totalnie się spodziewałem, że będą sami dzwonić i tutaj cisnąć widzowie. Nie ma mocnych. To ci powiem. Nie. Ja kurwa obserwuję, co jest grane. I tak, bo tutaj jakieś pojawiają się konfabulacje. To jest zwykła karta SIM i zwykły telefon. Po prostu kto akurat dzwoni, jest taki moment, żeby go odebrać, to odbieram. Więc sorry wszystkim, którzy chcieli tu coś pocisnąć. Jakoś tak wam nie udało się akurat. Sorry. Ja to powiem, właśnie. Co powiedzieć? Nie musisz odrazu. Dobra, i teraz tak. Czy jesteście gotowi, żeby Step Armia nawinęła tutaj chyba z 5 numerów wspólne, solowe? Tak jest. Zacznie pis. Dokładnie tak. Ja mam zaczynać solowo? No zacznij. Ja mam zaczynać solowo? Więc robimy teraz 5 minut przerwy. Oj. 5 minut przerwy, czekaj, ja przekładamy majki i widzimy się za 5 minut. Zaczynamy rapowanie w Rap Plus Live Studio. Tylko u nas dzieje się polski rap. Essa! Oj. Na 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 na. Oj 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 oj. Ogień na tłoki, nie bój się życia. Salonu fura, jeszcze dziewica. Noga poszyta, jak kierownica. Gestykulacja, zawsze na mych klipach. Ogień na tłoki, nie bój się życia. Salonu fura, jeszcze dziewica. Noga poszyta jak kierownica. Gestykulacja zawsze na mych klipach. Znoszę pisa to piona i jazda. Pierw życzę zdrowia, a później warta. Narka, oj, narka. Pragnie spokoju, sięgasz po bledki. Wyjmujesz sztukę ze swej sakiewki. Jutro spotkanie, znasz się ze zdjęcia. Na gadu się lepiej bajerka. Do szafy zerkam na nową bluzę. Bijemy do mnie dywan od kurze. Pościeram kurze, jest picobello. Może pęknie jakiś kielon. Ostatecznie ziomale do mnie przyszli. Z głośników nienawiść do policji. Słychać krzyki, oburzone sąsiadki. Trochę starsi już nie nastolatki. Takie gagatki, co się wychowały w blokach. Był czas na śmiech, był czas by szlochać. Każdy się miotał z was tymi pomysłami, rzucili go po krzywy, bo chłopak był niemrawy. Ogień na tłoki, nie bój się życia. Salonu fura, jeszcze dziewica. Noga poszyta, jak kierownica. Gestykulacja. Co? Wszędzie są podziały na starą, nową szkołę. Zajdą mi za skórę, to tych i tych pierdolę. Nie jesteśmy w szkole, chyba że w szkole życia. Tu gra ciężki banger, nie ma żadnego dziennika. Ocenia cię publika, nie panienka po studiach. Tu rodzice ciasno opinają zgrabne uda. Nikt to nie istnieje, pomysłu to mam masera. Ta ludzka dawno temu połączyła pieniądz z czasem. Ogień na tłoki, nie bój się życia. Salonu fura, jeszcze dziewica. Noga poszyta jak kierownica. Gestykulacja zawsze na mych klipach. Znaczy pizza to piona i jazda. Pierw życzę zdrowia, a później farta. Narka. Oj. Pierwszy dzień w robocie, dla mnie to był dramat. Na ciężkim kacu towar wykładam. Podbija bana, myślę o życiu. Siedzę schowany przy kasowniku. Słuchawki w uszy, odpalam peryferię. Zrobiłem parę kasta peryferię. Po schodach wejdę, bo winda coś nie prądzi. Zbijam dwie lufy, a co mi dzisiaj szkodzi. Rano pobudka, jadę do siomeczka. Na popołudniu lecę do Teska. Wizja jest szersza, bliżej wypłaty. Zakupię białko, odbiję od melanży. Niech się darzy, nawet jak jest słabo. Jeszcze będzie czas, by dzielić się tą gazą. Jeszcze będzie czas na na razie ogródek, altusy na pełno, bo słabo słychać muzę. Ogień na tłoki, nie bój się życia. Salonu fura, jeszcze dziewica. Noga poszyta, jak kierownica. Gestykulacja, zawsze na mych klipach. Ogień na tłoki, nie bój się życia. Salonu fura, jeszcze dziewica. Noga poszyta jak kierownica. Gestykulacja zawsze na mych klipach. Znaczy pizza to piona i jazda. Pierw życzę zdrowia, a później farta. Narka, na 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 narka, na 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 na. Ogień na tłoki, nie bój się życia. Salonu fura, jeszcze dziewica. Noga poszyta jak kierownica. Gestykulacja zawsze na mych klipach. Znaczy pizza to piona i jazda. Pierw życzę zdrowia, a później warta narka. Kap, przynoszę deszcze. Kap.
przynoszę reszcie. Przynoszę deszcze na szare chodniki, zalewam miasta i domy wierszami. Jak trzeba dla ciebie pomaluję klifę, ogarnę kurwa nam chatę w Hiszpanii. Przynoszę deszcze na szare chodniki, a jak uciekam to tylko chwilami, bo z dala od domu to czułbym się nikim, a ja chcę kochać i umierać z wami. Przynoszę deszcze na szare chodniki, zalewam miasta i domy wierszami. Jak trzeba dla ciebie pomaluję klifę, ogarnę kurwa nam chatę w Hiszpanii. Przynoszę deszcze na szare chodniki, a jak uciekam to tylko chwilami, bo z dala od domu to czułbym się nikim, a ja chcę kochać i umierać z wami. Nigdy nie chciałem uśmiechu zabierać, a wręcz przeciwnie, za klauna mnie mieli. Przepraszam za wszystko co musiałem przelać, nie mów, że jestem podobny do Pei. Te chwile to tylko zdjęcia do galerii, promienieje mi serce w połowie. Szare chodniki, tajemnicze kręgi, ten wieczór zamienię na noc w Barcelonie. Ty to muzyka, więc będzie grane, ty to bazylika. I nie wiem przez kogo te piękno zostało tak wybudowane. Codziennie na nie patrzę na nowo, ja flakon nad Odrą na okrągło tako. I tak jako tako to nic nie pomogło, tylko mokło te przepiękne lato, za oknem padało, a w pokoju gorko. Przynoszę deszcze na szare chodniki, zalewam miasta i domy wierszami. Jak trzeba dla ciebie pomaluję klify, ogarnę kurwa nam chatę w Hiszpanii. Przynoszę deszcze na szare chodniki, a jak uciekam to tylko chwilami, bo z dala od domu to czułbym się nikim, a ja chcę kochać i umierać z wami. Przynoszę deszcze na szare chodniki, zalewam miasta i domy wierszami. Jak trzeba dla ciebie pomaluję klify, ogarnę kurwa nam chatę w Hiszpanii. Przynoszę deszcze na szare chodniki, a jak uciekam to tylko chwilami, bo z dala od domu to czułbym się nikim, a ja chcę kochać i umierać z wami. Każda z tych kartek jest grubsza niż Biblia, a ty to klejnot i skarb Katalonii. Jak dla mnie piękna Sagrada Familia, znowu jak piszę to za oknem kropi. Intruz, współczesny Antoni, ale nie święty tak jak synagogi. I chociaż krajobraz dookoła piękny, to ja się jakoś tu czuję ubogi. Ja chyba przybyłem tu z innej epoki, zgubiła uśmiech kobieta płacząca. U nas raperzy widzą tylko bloki i żalą się kurwa, że nie widzą słońca. O co nie poprosisz to pewnie nie ulegnę, tutaj koperty są dla nas palmami. Tutaj błękitem jest Morze Śródziemne, ja po nim przebiegnę suchymi stopami. Przynoszę deszcze, deszcze na szare chodniki. 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 Przynoszę deszcze na szare chodniki, zalewam miasta i domy wierszami. Jak trzeba dla ciebie pomaluję klify, ogarnę kurwa nam chatę w Hiszpanii. Przynoszę deszcze na szare chodniki, a jak uciekam to tylko chwilami, bo z dala od domu to czułbym się nikim, a ja chcę kochać i umierać z wami. Przynoszę deszcze na szare chodniki, zalewam miasta i domy wierszami. Jak trzeba dla ciebie pomaluję klify, ogarnę kurwa nam chatę w Hiszpanii. Przynoszę deszcze na szare chodniki, a jak uciekam to tylko chwilami, bo z dala od domu to czułbym się nikim, a ja chcę kochać i umierać z wami. Chcecie czy nie? Chcecie chyba, albo nie. Dobra. Panowie, działamy. To dla was. Dokładnie, dla wszystkich moich ludzi. Zioma chciał być jak Gerard, ale trochę potańczył, nie skończył jak Gerard. Bardziej jak Dawid Janczyk. Mym ludziom życzę dobrych kobiet i więcej gandzi, by każdy dzień był coś jak pobyt w Energylandii. Chciałem skakać bez bungee i też tam paru takich, my trochę bezimienni, same dobre chłopaki. Mym ludziom coś nie pykło znowu i weź kombinuj, a ja dla nich znajdę czas, choć minęło już 5 minut. Nie rzucę w nich kamieniem i nie kopnę na glebie, wiem jaką drogę przeszli, by mogli dojść do siebie. Moi ludzie gdzie są nie wiem, widzę te kurwiszony, gdzie diabeł punktualnie tylko anioł. Puste oczy to przez braki w portfelu i nic więcej, wiem, że można mieć czyste serce, a brudne ręce. Moi ludzie okazali mi serce. Moi ludzie, nie trzeba nic więcej. Moi ludzie powtarzali, że rozjebie system. Moi ludzie, z nimi zawsze napiję się czyste. Moi ludzie okazali mi serce. Moi ludzie, nie trzeba nic więcej. Moi ludzie powtarzali, że rozjebie system. Moi ludzie, z nimi zawsze napiję się. Chodziliśmy na treningi i biegaliśmy po sadach. Chyba podobne zdanie mamy wszyscy o sąsiadach. Śmiechy przy wspólnych obiadach. Uliczne serducha dla tych, co zimę spędzili piwnicy u czarnucha. Dziś wiem, że to nie jest proste, jak rozpada się małżeństwo. Chciałbym powiedzieć ci, bo chcę, że wiem, jak ci było ciężko. Chociaż dodać mi głupio, że bardzo tęsknię za tobą. Poleciałbym Fiatem Uno znowu ścieżką rowerową. Moi ludzie, gdybym usiadł z wami, to bym się rozkleił. Każdy z was mi pomógł, abym na dobre się zmienił. Na dobre ruszyło wszystko. Razem z Wiesiem kamerzystą. Choć nigdy nim nie byłem, przy nim czuję się artystą, pomógł Groszowicki bunkier. Pragnę was pozdrowić, dalej będę próbował wszystkie dzielnice zjednoczyć. Każdy z was dał mi rodzinę, niech nikt się nie kłóci. Jeśli mogę właśnie to chciał przekazać do swoich ludzi. Moi ludzie okazali mi serce. Moi ludzie i nie trzeba nic.
nic więcej. Moi ludzie powtarzali, że rozjebie system. Moi ludzie z nimi zawsze napiję się czyste. Moi ludzie okazali mi serce. Moi ludzie i nie trzeba nic więcej. Moi ludzie powtarzali, że rozjebie system. Moi ludzie z nimi zawsze napiję się czyste. Co może nas podzielić? Chyba jedynie katana. Prawdziwe znamy życie, tu się nie da dostać pana. Wiara w moich ludzi, typie nie do opisania. Byli jak nie miałem siana, pomagali by. Teraz każdy ma rodzinę, kobietę, pracę. Nie mam blisko was, to wiem, że was i stracę. A dla was oddam te organy, tylko zostawcie mi serce, bo biję dla mojej mamy. Przepraszam za ostrawę, smutek dalej w mojej duszy. Przysięgam wam na Boga, już więcej was nie. Łzy jedynie ze szczęścia i niech tak pozostanie. Jak dzwonisz, to odbieram, jebać granie na czekanie. Jak polać, to poleję, a jak nie chcesz, to wyrzucę. Jak na złą drogę wejdziesz, to cię na dobrą przywrócę. Moi ludzie okazali mi serce. Moi ludzie i nie trzeba nic więcej. Moi ludzie powtarzali, że rozjebie system. Moi ludzie z nimi zawsze napiję się czystej. Moi ludzie okazali mi serce. Moi ludzie i nie trzeba nic więcej. Nie. Moi ludzie powtarzali, że rozjebie system. Moi ludzie z nimi zawsze napiję się czystej. Zawsze kurwa. To jest ta armia. Ja kurwa w okrojonym składzie. Oj. Na. Na. Epis, Intrus, Dawid Obserwator. Da. Pozdrawiamy chłopaków. Da. Ziomeczki nie biorą tu koki, opykają na bloki. Czynią się te foki, na ich nowe skoki. Żaden kurwa ze mnie roki, żaden też celebryta. Jak zapytasz co u mnie, to odpowiem nowa płyta. Żadna kurwa pierwsza liga, bardziej kurwa Premier League. Wchodzimy agresywnie, szacunek to fit. Robimy se numery, przy tym palimy ten weed. 40 nie mam w łapie, a blatuję w bit jak ci. Szacunek się należy, nawet jak kogoś nie lubisz. Uważaj na słowa, bo sam będziesz brał do buzi. Tu się ciągle kurzy, wiecie, cieram go to szmatą. Na osiedlu mam pim. Wyczemy twoją twarzą, marzy ci się rozgłos. Z biednych ludzi szydzi, za grono followersów klękasz do kukurydzy. Ja nie będę szydzić, nic kurwa nie muszę. W moim odtwarzaczu siedzi proceder z plusem. Nigdy jakoś wybitnie mi się kurwa nie śpieszyło. Pierdolą, że z gredy stepy to świeże pieczywo. Teksty, potem balety, potem uciskacie guz. Kaberety i cipeczki, bo potem ucieczki na nóż. Skończyły się manieczki, maniurki się pochowały. Pierdolę wasze kręgi, gdzie kurwiszony bywały. Każdy ma... Ulica ma się dobrze, to jak prawo ponad prawem, tylko kurwa trochę nowsze. Ja kurwi takuj to na mury. Bez pierdolenia rzucamy tu bez cenzury. Razem w ekipie to przejdziemy każde mury. My tu ponad podziałami, szacunek do kultury. To jest step armia, rapunty takuj to na mury. Bez pierdolenia działamy tu bez cenzury. Razem w ekipie to przejdziemy każde góry. My tu ponad podziałami, szacunek do kultury. Jakie życie, taki rap, jaki staw, taka faza. Miejscuwa w głuchołazach i to dla mnie hotel dla. Kiedyś była u mnie lipa, bo obcinałem puszkę. Jestem jak Harry Potter, dupo podaję różkę. Ty wrzuć lepiej na luz, ten rap w doborowym gronie. Ze świata, gdzie białe linie, ja się staję czarnym koniem. Patrzę w co ubrałeś duszę, nie to kryje twoja. Nie szaluję ludzi w maskach, chyba że jest to kapa. Pierdolnię cię jak epis, lokalny chłopak pany. Wiesz czemu tutaj jestem zawsze były. A jak? Tak, rapy. Wszyscy teraz. To jest step armia rapu, ty takuj to na mury. Bez pierdolenia rzucamy tu bez cenzury. Razem w ekipie to przejdziemy każde mury. My tu ponad podziałami, szacunek do kultury. To jest step armia rapu, ty takuj to na mury. Bez pierdolenia działamy tu bez cenzury. Razem w ekipie to przejdziemy każde mury. My tu ponad podziałami, szacunek do kultury. Tak. Szacunek do kultury. Pozdrowienia dla chłopaków ze step armii, których dzisiaj z nami nie ma. Pozdrowienia cały rap news. Pozdrowienia dla całej załogi step records. I wszyscy goście. Pozdrow step records.